proszę wszystkich, którzy przybyli się, by bawić się tu z nami tym spotkaniem, zarówno kibicy, gospodarzy, jak i gości. Zachęcamy, żeby też dopingować, żeby współtworzyć atmosferę tego wydarzenia. Gdy wasza obrona będzie na boisku, krzyczcie defense, gdzieś tam zagrzewajcie brawami, bo to też pięknie tworzy atmosferę takiego spotkania. Na pewno wśród was znajdą się tacy liderzy dopingu. Dajcie się im ponieść i razem z nimi popłyńcie w gorącą atmosferę tego spotkania. Już do wejścia na boisko szykują się goście, zespół Silesia Rebels. Czarni przyjechali tutaj właśnie po to, by zaliczyć swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. Trochę przekłamuje ich bilans, bo naprawdę mierzyli się z największymi, więc to zero z przodu nie przynosi im wstydu, a wiedzą i wierzą w to, że są w stanie powalczyć. Już za chwilę pojawią nam się Silesia Rebels na stadionie. Thank you.
czekali, to sobie nie wiem, na co czekają. I gorące oklaski dla gości dzisiejszego spotkania. Silesia Rebels, choć jeszcze meczu nie wygrała, to wstydu swoim sympatykom nie przyniosła. Dzisiaj gra najważniejszy mecz w sezonie. Mecz o to, aby być lub nie być, aby ten sezon jeszcze mógł się wydłużyć, aby on skończy się już tutaj dzisiaj w Bydgoszczy. Która z tych drużyn pójdzie po wygraną? Która z tych drużyn zapewni sobie miejsce w playoff, w fazie pucharowej najwyższej klasy rozgrywkowej w futbolu amerykańskim w Polsce? Już na boisko szykują się do wejścia gospodarze. I przywitajmy gorącymi brawami Archers Bydgoszcz. Weszli pod ramię, pokazując braterstwo i zgranie tej drużyny, która w tym sezonie debiutuje na tym poziomie rozgrywkowym. Mają już pierwsze zwycięstwo, a jeśli dziś uda im się wygrać, zagwarantują sobie playoff. Jeszcze raz wielkie brawa Archers Bydgoszcz. I już kapitanowie obydwu drużyn ruszają w kierunku środka boiska, by się przywitać i by pierwszym losowaniem rozstrzygnąć nam tutaj pierwszą zagadkę tego meczu. Kto rozpocznie nam to widowisko? A przygotujemy się tutaj naprawdę na wielki mecz, bo obie drużyny grają o duże cele dla siebie w tym sezonie. I ten mecz dla obydwu drużyn jest chyba teraz najważniejszy, bo może wyznaczyć, jak potoczy się dalsza część sezonu. Już za chwilę rozpoczniemy to spotkanie. I też każdy z nas liczy na to, że w końcu zobaczymy ofensywę z Bydgoszczy taką, jaka być powinna. Ostatni mecz z Lowlanders, ta ofensywa dopiero się zgrywała, dopiero się rozgrywała. Ben Gunning, dopiero co Dustin przyjechał wtedy do Bydgoszczy, miał za sobą tylko jeden trening i to niepełny. Teraz już zna się z tą ofensywą, oni znają się z nimi, liczą na to, że w końcu ta gra będzie wyglądała tak, jak wyglądać powinna, a przynajmniej jak w drugiej połowie spotkania i starcia z Lowlanders. Natomiast Silesia Rebels jeszcze nie wygrała, ale też jeszcze nigdy w tym sezonie nie miała meczu bez choćby jednego przyłożenia, a więc to też jest drużyna, która potrafi przesuwać piłkę po boisku, potrafi zdobywać punkty i straszyć swojego przeciwnika. I według tutaj z losowania wynikło nam, że to Archers zaczną od kick-offu, czyli będą wprowadzać kopnięciem piłkę.
czyli to Rebels, jako pierwsi będą z nią wracać, jeżeli ułoży się wszystko według ich pomysłu, wprowadzą jako pierwsi swoją ofensywę na murawę. Za to Archers będą chcieli tutaj albo odzyskać piłkę, albo ustawić jak najdalej od swojego pola punktowego rywali. Zobaczmy, która z drużyn lepiej na większej energii wejdzie nam w to spotkanie. Poprzednie spotkanie rozpoczęło nam się fajerwerkami, bo tam chyba w pierwszych minutach dwa przyłożenia, więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. I już tam z tyłu z numerem 6 przyczajeni Deion Young i z numerem 4 Courtney Etienne. Ale ci nie dostaje piłkę. Właśnie Devion Young przedziera się, jeszcze zdobywa dwa dodatkowe yardy przy samej linii bocznej na 23 yardzie. Około rozpoczną nam tą swoją pierwszą serię ofensywną z Silesia Rebels, ale jeszcze będzie kara przeciwko nim. A wypycha go z numerem 38 Fijałkowski w linię boczną i zatrzymuje tą akcję powrotną. No więc zobaczmy, jak tutaj nam się rozpocznie to spotkanie. Czy wejdą biegowo, czy górą i jak spisze się defensywa Łuczników. Ona potrafiła zatrzymywać długimi minutami ofensywę z Białegostoku, więc na pewno są w stanie mocno wejść w mecz. Mecz z Mets pokazał też, że są w stanie robić tak zwane big plays, wielkie zagrywki, bo kilka piłek wybili, przechwycili, wyszarpali. W meczu z Białymstokiem też niewiele im brakowało. W dwóch, trzech miejscach to decyzja sędziowska decydowała o tym, kto z tego kotła wyjdzie z piłką. A goście z Rebels zaczną bardzo blisko swojego pola punktowego, bo już na 10 yardzie po przewinieniu jednego z ich zawodników przy wznowieniu gry. Już przygotowane Ashley Bailey, quarterback również, który potrafi nie tylko rzucać, ale też i biegać. I właśnie tutaj w pierwszej akcji postanowił, że to on weźmie sprawy w swoje ręce, ale tam nie miał kompletnie żadnego miejsca na to, żeby gdzieś urwać się z linii wznowienia i powalany jeszcze przed nią przez defensywę Archers. Grzegorz Piotrowski i bohater poprzedniego spotkania z 33, Rafał Michoń, szybciutko zameldowali się na rozgrywającym, nie dając mu ugrać yarda, a nawet zatrzymując go około 2 yardy przed linią wznowienia. I też tak jak od początku zachęcamy obydwie drużyny i kibiców o zagrzewanie swoich zawodników. Akcja podaniowa. Ma czas i łapie tę piłkę z numerem 18, Iwanicki, skrzydłowy. Więc pierwsza akcja podaniowa dająca już pierwszą próbę i 15-yardowy zysk. A więc pierwsza próba i 25 yard połowy bronionej przez Rebels. Oni przesuwają się w drugą, więc mają ponad 65 yardów przed sobą do przejścia. Już piłka w rękach rozgrywającego oddana do biegacza. Ten szuka sobie przestrzeni, ale szybko na linii wznowienia. Znów powalony i znów z 33 numerem, ale flaga gdzieś po zakończeniu akcji poleciała zza pleców. Tak, mamy też żółtą flagę, ale druga akcja biegowa zablokowana przez linię defensywną Łuczników. Dobrze tam wygrywają te pojedynki na linii wznowienia akcji, a przedostawać się próbował Bartosz Nowak z numerem 24. Face mask przeciwko drużynie gospodarzy, a więc to będzie aż 15 yardów kary. To daje też automatycznie oczywiście pierwszą próbę dla zespołu gości, którzy już meldują się na 40 yardzie, a więc te 30 yardów do przodu przesunęli się w zaledwie kilku akcjach. Pierwsza i 40 yard swojej połowy. Jeszcze coś tam zmieniają w ustawieniu zawodnicy z Silesia Rebels, piłka w rękach rozgrywającego, szuka opcji podania. Krótkie podanie do zawodnika z numerem 6, ale tutaj szybciutko połapali się w tym zawodnicy Archers, ale nie przeszkadza mu to zrobić. Około 6 yardów byli w stanie zatrzymać to na 0, ale też dostał kilka bloków z pomocy i bardzo ładnie wyszarpał tutaj około 6-yardowy zysk. Devion Young i Courtney Etienne, czyli ci zawodnicy, którzy mają stanowić o sile Silesia Rebels w tym sezonie, i to widać, że od razu Devion zauważył, że mają problemy z wejściem jako w grę biegową jego
zespół i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Fajnie wypatrzył tutaj bloki kolegów i pomknął na 6 yardów, choć mógł bardzo szybko tę akcję zakończyć. Druga próba tylko 3 yardy. Dostaje tę piłkę biegacz numerem 34. A zatrzymuje go z 11 King. Cadel King, awizowany jako gwiazda tej ligi, bo jak nie mówić tak o zawodniku, który dominuje każde rozgrywki, w których występował. A co się kurwa stanie, jak on przyłożenie zdobędzie? No ten 34, to jest ten trójny. A więc trzecia próba, po raz pierwszy przed szansą zatrzymania Rebels. Są bydgoscy łucznicy, dużo teraz zależy od tego. 5 yardów do przejścia i mamy gwizdki. Wydaje mi się, że będzie timeout. Zmusili chyba ich swoją dobrym ustawieniem w defensywie do spalenia pierwszego czasu w tym meczu. Pozbawiać ich to będzie później szansy zarządzania czasem w końcówce pierwszej połowy. No i wracamy na boisko przy trzeciej próbie i połowie dystansu do pierwszej próby. Na 50 yardzie, na równie połowy boiska są teraz gospodarze. Co wymyśli nam Ashley Bailey? No i sami się złapali teraz na pułapce z linii ofensywnej z numerem 76. Zawodnik zbyt szybko poruszył się przed wznowieniem akcji, czym zarobił dla swojej drużyny 5 yardów kary. A więc nie 5 yardów, a 10 będą mieli do przejścia goście. No i naprawdę ta pierwsza szansa dla uczników, by zatrzymać ofensywę Silesian Rebels, coraz lepsza, coraz większa szansa dla nich, bo aż 10 yardów potrzebują goście, by przesunąć łańcuch i kontynuować swoją serię ofensywną. No więc zobaczmy, jak to się tutaj rozegra. Piłka już w rękach rozgrywającego. Tutaj długie podanie. Będzie szukał jednego ze swoich skrzydłowych, ale chyba nie będzie to kompletne. A więc będzie czwarta próba. 10 yardów do przejścia i 40 yard. Spodziewam się odkopnięcia. Tak jakby całkowicie się nie zrozumieli teraz Ashley Bailey z Devionem Youngiem. Jakby kompletnie inaczej zagrał tę zagrywkę Young. Szukał tutaj bardziej piłki, aniżeli piłka jego. Czwarta próba i absolutnie będą odkopywać piłkę jak najdalej od swojej połowy rebelianci. Piłka już wysoko zawieszona. Zobaczymy, czy będzie się decydował na akcję powrotną, ale tak, piłka już w rękach returnera. Mamy pierwszą flagę. Wydaje się, że tam był jakiś holding, więc wydaje mi się, że nie będzie tutaj dużo doliczone z tej akcji powrotnej, a nawet trochę cofnięta. Zobaczymy, w którą stronę sędzia rzucił tą flagę. A na pewno czaił się tam Zero Merrill na podobną akcję powrotną, jak chociażby tą z Białymstokiem, która otworzyła nam wówczas wynik spotkania. Tym razem tak łatwo nie poszło. I jeszcze do tego sfaulował jeden z zawodników z jego drużyny, co oznacza, że i bardzo blisko swojego pola punktowego, bo również na 10 yardów przed nim rozpoczną swoją serię ofensywną prowadzoną przez nowego rozgrywającego Dustina Willinghama. Już gotowi do zabawy zarówno jedni, jak i drudzy. Pierwsze starcie wygrane przez defensywę łuczników. Zobaczymy, jak poradzi sobie ich ofensywa prowadzona przez nowego rozgrywającego, który widać było, że pod koniec tamtego meczu łapie kontakt. Teraz jest obalany, gubi piłkę. I czy to będzie piłka dla Rebels? To będzie nie dość, że piłka dla Rebels, to jeszcze to będzie dla nich przyłożenie. Nie widziałem, który z zawodników, jaki numer podniósł tę piłkę. 20.
zawodnik z numerem 20. Czyli Marcel Kramarczyk, czyli też ten weteran polskich boisk futbolu amerykańskiego. Ależ otworzyli teraz to spotkanie goście, ależ błąd tutaj Dustina Willingama. Prawda jest taka, że też dużą część tej akcji zrobiła linia defensywna, która szybciutko przewitała się z rozgrywającym Łuczników i teraz muszą bronić podwyższenie 6-0 na ten moment. Kopnięcie wydaje się, że umieszczone między słupami. Piłka może nie pomknęła jak torpeda, ale bezpiecznie zameldowała się między słupami. 7-0 od prowadzenia z defensywy rozpoczynają gracze Silesia Rebels. No więc teraz z nowym kopnięciem zawodnicy Rebels i pierwsza akcja powrotna po kick-offie przed Zero Marii i przed całą drużyną Łuczników. Oni też pewnie czują, że będą chcieli szybko odpowiedzieć na te punkty. A tam z tyłu Zero Mary z numerem drugim. Też gdzieś Kuba Kubacki, też Cezary Szczerba. Jeśli by trafiła ta piłka teraz do Merila, będą na pewno musieli bardzo szybko go powstrzymać, bo ten jak się rozpędzi, to już pokazał w meczu z Białymstokiem, co potrafi, ale krótkie, mądre odkopnięcie. Łapie jeden z zawodników Erchers, szuka tam miejsca do linii bocznej, ale dobrze, przesuwali się razem z nim i z numerem 41. Miłosz Kuralski, nominalny running back. Rafał Mroziński, defensive back, zatrzymywał teraz ten bieg Miłosza Góralskiego. No i znów ofensywa po tej krótkiej przerwie, po szybkiej naradzie. Muszą sobie poukładać w głowie to, co się wydarzyło w pierwszej serii ofensywnej i wejść w rytm spotkania. Za to na pewno defensywa Rebels wchodzi z delikatną przewagą psychiczną. Zobaczmy, jak to się rozegra, czy spróbują bardziej konserwatywnie od razu do Mary ta piłka, by nabrać trochę pewności. Dustin Willingham też nie jest zawodnikiem, który rozpamiętuje akcję, a więc on wie, co ma grać. Podał teraz do swojego skrzydłowego Pawła Fabicha. I bardzo dobra akcja Fabicha, około 7-8 yardów zarobione przez Łuczników, więc zbliżają się, będzie 2-3 yardy do przejścia. Też skorzystali z tego, puścili Mary środkiem, on gdzieś tam zaabsorbował część obrony i wykorzystali swojego nominalnego tight enda, by złapał piłkę, dostał dobry blok na boku, wykorzystał go i 8 yardów pada łupem zawodników Archers. Czekamy na kolejną akcję, jeszcze dużo rozmawiają w formacji. Puszczony znów motion, tight end, piłka w rękach rozgrywającego, tym razem oddana do Marii. On znajduje się w przestrzeni! Ma szansę, że i zostaje na nogach! Więc 20 nie powstrzymywany, tam uwiesza się na nim z numerem 6 Devion Young, ale Merrill naprawdę zrobił, znów zaczarował trochę tych zawodników, którzy próbowali go poskromić. Nie dał się, wyrwał się i już wydawało się, że pomknie na przyłożenie, ale Devion Young jednak nie spuścił swoich rąk z jego pada i powalił go na ziemię. Ale też kawał roboty zrobił z 68. Kownat Mateusz, ofensywny liniowy, który mimo tego, że Mary jest szybkim zawodnikiem, był z tym blokiem praktycznie w miejscu, gdzie został obalany. Dobra robota linii ofensywnej, która pozwala przesuwać się swojemu zespołowi, a więc po raz pierwszy praktycznie w red zone zagościli
Ofensywni zawodnicy Łuczników szukają akcji podaniowej. Krótka piłka. Złapana przez zawodnika z numerem 12. Złapał tą piłkę? Nie, jednak zabrakło tutaj, żeby Mikołaj Obremski ostatecznie zameldował nam się w polu przyłożeń. Ale dobra próba, dobry rzut Dustina Olingama, który nie był tak prosty, bo aż dwóch defensorów było wokół tego podania. I od razu ofensywa Archers pokazuje, że ta pierwsza seria to tylko błąd przy pracy. Drobna pomyłka, bo pokazują, że są w stanie skutecznie przesuwać łańcuch z tym kompletem ludzi na boisku. No więc zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Oni muszą odpowiedzieć na punkty Rebels. Druga próba, cały czas 20 yardów do przejścia do pola przyłożeń i 10, by przesunąć łańcuchy. Znów mamy flagę, która zatrzymuje nam tą akcję, więc wydaje się, że to będzie flaga przeciwko ofensywie Łuczników. Wydaje się, że przewinił zawodnik z numerem 71. Formacja nie zatrzymała się na sekundę, nie doszło do tego frizu zatrzymania. Ruszyli od razu z marszu. 5 yardów kary, więc będzie 2:15, podwójny łańcuch, młynek nad głową arbitrów. Piłka już w rękach rozgrywającego, szuka akcji podaniowej, znajduje Merrill. Merrill szuka tutaj znowu ujścia do linii bocznej, żeby tam się rozpędzić i skończy tą akcję przyłożeniem. 0, Merrill, odrabiają straty gospodarze, 6-7. A więc przed podwyższeniem już ustawia się z holderem, chyba jest to Kubacki, i z kickerem, więc będą szli po jeden punkt, by wyrównać nam stan meczu. Ważne podwyższenie. Kornel Witkowski z numerem 81 będzie kopał na bramkę. Piłka już ustawiona i mieści się między słupami, a więc wyrównujemy stan spotkania. 7-7. No i tak jak to pierwsze domowe starcie Archers z Białymstokiem, tak i ten mecz szybko nam otwiera tablicę wyników. Już 7-7, pierwszy po przyłożeniu defensywnym Marcela Kramarczyka Salisi Rebels po saku i fumble Dustina Willingama, a drugie po dobrze poprowadzonej serii ofensywnej przez Dustina Willingama i 0 Merrilla, z czego ten ostatni notuje przyłożenie. A Kornel Witkowski już przygotowany do odkopnięcia. Dalekie odkopnięcie, czy złapie tę piłkę Young? Złapał, będzie próbował wrócić, będzie próbował się rozpędzić i tutaj zdobyć cenę yarda, może nawet i więcej, ale na 21 yardzie szybko kasują tę akcję gospodarze. Pierwszy przy returnerze z numerem 8. Piotr Rudnicki, nominalny receiver, zdobywca pięknego przyłożenia w meczu z Białymstokiem. On tutaj zatrzymuje w special teamach returnera Silesia Rebels. Pierwszą serię udało się Łucznikom zatrzymać, więc zobaczymy, jak potoczy się druga. Piłka już w rękach rozgrywającego, szuka krótkiego podania, ale będzie zatrzymany z dużą stratą. Ale to nie miało prawa się udać, bo oddawał tę piłkę
Ashley Bailey do swojego biegacza w momencie, kiedy już defensor był tak naprawdę na nim zawieszony i uwieszony, więc ta akcja już od początku miała prawo się nie udać. 91 numer, Arkadiusz Soberski, weteran boisk polskich, niemieckich, no tutaj wykazał się wielkim czuciem gry, od razu poczuł, że to będzie to krótkie podanie między linię i został przy adresacie podania, by od razu skończyć to na stracie. A więc druga próba, 12-13 yardów może przed ofensywą Rebels. W motion jeden z zawodników ucieka za plecy rozgrywającego, piłka w rękach rozgrywającego i zostaje w nich. On szuka akcji biegowej, będzie się ratował podaniem, ale zatrzymany z numerem 5 Wojciech Pesz, około 8-yardowa strata. Sam się trochę tutaj zakręcił Bailey, bo jakby szukał najpierw biegu, potem szukał Younga, a ostatecznie dobrze wszystko pokryli bydgoszczanie. Musiał zawrócić, ale potknął się i ta akcja po raz drugi raz z rzędu spaliła na panewce. Trzecia próba i już ponad 15 yardów. Pesz jest dość wysokim zawodnikiem, więc też nabiegając bardzo dynamicznie na rozgrywającego, z każdym krokiem zamykał mu przestrzeń do podania i zmusił do błędu rozgrywającego. Trzecia próba i około 18 yardów przed ofensywą Rebels. Znów zawodnik z numerem 1 puszczony w motion. Piłka w rękach rozgrywającego, ten szuka opcji podaniowej. Jest podanie, ale nie utrzymane przez zawodnika z numerem 45. Benjamina Budysa, drugiego nominalnego biegacza w drużynie Rebels. No faktycznie to podanie powinno być złapane i za to powinien dostać ostrą burę na linii bocznej. A więc znów starcie wygrywa defensywa Łuczników, bo czwarta i muszą odkopywać piłkę zawodnicy gości. Tak, jak na razie to defensywa Rebels tutaj zapunktowała i jakby trzyma w ryzach tę drużynę. Ofensywa nadal gdzieś szuka czucia, szuka rytmu, ale dobrze rozpracowują ją gospodarze. Jak daleko teraz odkopnięcie, ale... I szansa na piłka safety, wyjdzie poza piłka wyszła, więc są darmowe punkty dla Bydgoszcz Archers. Dwa dodatkowe punkciki na koncie gospodarze. O błędzie centra zespołu gości. A nie ułatwiają sobie też z roboty zawodnicy Rebels, bo teraz będą musieli i tak oddać piłkę ofensywie. Więc mimo jedno, że tracą dwa punkty, to jeszcze znów w posiadaniu, jeżeli wszystko się ułoży tak jak powinno, będą Łucznicy 9-7. Długa piłka znów w kierunku tej drugiej linii, złapana z powietrza i decyduje się na akcję powrotną. Jeszcze tam z Kubą Kubackim zetknęli się trochę pad w pad, ale ostatecznie znalazł tam jeszcze miejsce Cezary Szczerba, żeby zdobyć yardy i ustawić swoją ofensywę. Gdzieś koło 40 yarda połowy bronionej przez gości. Zawodnicy ze Śląska coraz większe problemy przed nimi, no bo teraz... Tak dobrze ustawiona ofensywa Archers w tym spotkaniu jeszcze nie była. Jeden drive zaczynali praktycznie z linii swojego pola przyłożeń, drugi gdzieś w głębi, więc mniej przed nimi zielonego do pokonania. Zobaczymy, czy znów konsekwentnie prowadzony drive i czy będą szukali jeszcze otwarcia gry górą, bo widać, że rozgrywający Łuczników chce też dać sobie te opcje. Decyduje się na ucieczkę w bok, długie podanie. Do Kornela Witkowskiego, ale dobrze tam pokryty na spółkę Courtney Etienne ze swoim kolegą z defensywy. I nadal mamy drugą próbę, 10 yardów na 40. Połowy gości. Trochę dłuższy huddle
chyba było coś do przekazania po tej akcji, coś zauważone przez linię i rozgrywającego. Chcą wykorzystać to i zobaczymy, czy Rebels spróbują zatrzymać jeszcze raz Łuczników, czy to ich ofensywa znów wygra to starcie. Tym razem krótkie podanie do Kuby Kubackiego, ale ten również nie łapie do Mateusza Ponety z numerem trzecim. Tak? Do Mateusza Ponety, przepraszamy. Ale też ta piłka powinna być złapana tak czy inaczej. Miałby tam czas, żeby się urwać z podkrycia obrońcy i pomknąć na może przyłożenie wzdłuż linii bocznej, tam było miejsce. A tak trzecia i długo przed Łucznikami. Muszą teraz poszukać pełnych 10 yardów albo bardzo skrócić ten dystans, by zagrać w czwartej. Piłka już w rękach rozgrywającego, szuka podania gdzieś na połowę dystansu, ale upuszcza piłkę. Świetnie trafiony przez zawodnika z numerem 6, tight end Archers, i nie będzie tego 5-yardowego zysku, będzie czwarta i wydaje mi się, że odkopną Łucznicy. Tak, Paweł Fabich teraz w starciu z Devionem Youngiem. No i mamy czwartą próbę i będą chyba grać, bo raczej nic się nie zmienia, nikt nie wraca za linię boczną. Dustin Willingham zostaje na boisku, tak samo jak Zero Merrilli, cała ofensywa, a więc gramy. Czwarta próba na 40 yardzie. Cofnięty rozgrywający Łuczników. Ale to jest zły snap i musi się ratować Willingham. Tu teraz wykopem, a łapie tę piłkę Devion Young chyba i szukał tutaj miejsca na to, żeby powrócić, żeby zaskoczyć tą zaskoczoną ofensywę Archers tym złym snapem. I znów obalającym Piotr Rudnicki. Widać, że oprócz tego, że wypełnia swoje ofensywne zadania, lubi też potaklować, pewnie nie chciałby taklować w takiej sytuacji akurat, ale zrobił to perfekcyjnie, ale też i z 40 yarda swojej połowy rozpocznie ofensywa Rebels. I pytanie, czy rebelianci poczują tutaj właściwy rytm, czy w końcu znajdą te kilka zagrywek, które będą działały na dobrze zorganizowaną defensywę Łuczników. Ale zły snap, piłka gdzieś na ziemi! Musi tutaj ją po prostu przykryć, bo raz, że zły snap, to jeszcze nie mógł jej gdzieś podnieść, gdzieś niefrasobliwie wymykała mu się spod palców, musiał ją przykryć całym ciałem. A widać też, że ta presja edge runnerów, archers, tych zawodników wchodzących z zewnątrz linii defensywnej, bardzo mocno, na dużej dynamice, nie pozwala na spokój w backfield za plecami rozgrywającego. Izodorczyk z 54, on bardzo mocno, na dużej dynamice tam próbuje wchodzić, popracował rękoma, będzie tutaj przekryta piłka, prawie ją przechwycił właśnie wymieniony Adam Izodorczyk. On nie dość, że najpierw wszedł, minął zawodnika, to od razu zorientował się, że coś poszło za łatwo, coś klują za moimi plecami, chcieli mnie tu wpuścić i cofnął do krycia, uniemożliwiając akcję, a prawie przejmując piłkę. Wydaje mi się, że gdyby ją złapał, mógłby już tylko pomknąć w kierunku pola przyłożeń. No i trzecia próba, bardzo ważna dla rebeliantów, żeby jakoś wyjść teraz z tej presji, ale też ważna dla Archers, żeby szybko zatrzymać, dać ofensywę, wejść na boisko. Szuka teraz Bailey jakiegoś obalony będzie! Nie ma na to czasu, nie ma szans na to, żeby skutecznie teraz zakończyć tą akcję z numerem 56. Marcin Dubicki. Ale to, jak pracuje bok linii defensywnej i linebackerzy w wykonaniu Archers, jest świetne. Raz za razem zmuszają do ucieczki w tył, w głąb pola swoich zawodników i odbierają im szansę gry. Presja z linii, presja z linebackerów, to jak na razie działa zero-jedynkowo przeciwko gościom. Oni znów zmuszeni do odkopnięcia. Poprzednie zakończyło się safety. Ale ta defensywa już w meczu z Lowlanders pokazała, że świetnie pracuje na linii wznowienia akcji, gdzie Glenn Tunga nie miał nic do powiedzenia w tym meczu, a teraz Zero Merrill próbuje wrócić akcją powrotną, ale dość długo się zbierał do niej, ale zatrzymywany tam przez 30 numer Karola Barańskiego.
i około 35 yarda zatrzymany returner. Ale znów bardzo blisko byli tutaj Pantera z numerem 9, Cezary Szczerba. Do końca wyciągał ręce mu przed oczy, by mu utrudnić odkopnięcie, a cofnął je tylko na koniec, by nie złapać kary. Dobra akcja special teamów. Naprawdę bardzo dobrze wyglądają właśnie te formacje Łuczników jak na razie. Ofensywa, jeden dobry drive, więc muszą tutaj popracować, by doszusować do swoich kolegów z obrony. Piłkarz w rękach rozgrywającego Mary z piłką znajduje sobie tutaj przestrzeń i zatrzymany po około 4 yardach, 5 yardach zysku. Dobra akcja biegowa, ale też bardzo dobrze podebrali mu nogi zawodnicy Silesia Rebels. Jakub Starosta i Grzegorz Witasek na spółkę zatrzymywali teraz 0 Merila. Druga połowa dystansu i znajdujemy się na 40 yardzie boiska. Zobaczymy, jak dalej potoczy się ta seria Łuczników. Piłka już w rękach rozgrywającego znów do Mary. Ma już pierwszą próbę i trochę więcej. Około kolejnych 8 yardów dokłada na swoje konto running back Archers i przesuwa znacznik oraz ciężar gry już na połowę Rebels. Ale widać, że po tej pierwszej akcji praca ofensywnej linii Łuczników bardzo mocno się poprawiła. Dogadali gapy, dogadali kto za kogo odpowiada i przechwytują defensywną linię Rebels, na razie nie pozwalając im zagrać kolejnego big playa w tym spotkaniu. I też jak na razie nie spieszy się Dustinowi Willinghamowi, on woli powoli przygotować wszystko wszystkim, opowiedzieć co i jak teraz zagramy. Teraz bieg z numerem 41. Miłosz Góralski. Około 2 yardów ciężkim biegiem środkiem, zakończonym na kontakcie z zawodnikiem Zarabia, drugi running back. Druga próba, 8 yardów przed Łucznikami. Piłka zostaje w rękach rozgrywającego, musi się ratować rzutem, bo presja, ale jest bardzo blisko. Złapie tę piłkę, to musi być flaga. To musi być flaga. To musi być flaga przeciwko defensywie rebeliantów. No ale też ciężko się dziwić, no bo taki mismatch warunków fizycznych jak między tight endem Archers a drugą linią Rebels, no to jest różnica około 20 centymetrów minimum, więc jak dołożymy zasięg rąk, nie są w stanie z nim powalczyć o piłkę, muszą go faulować. Ale to jest 15 yardów kary dla rebeliantów, zawodnikiem, który faulował Rafał Mroziński z numerem 41. I automatycznie pierwszą próbę też zyskują gospodarze. Tak naprawdę mam wrażenie, że jeżeli rozgrywający Archers będzie wysyłał dużo tych piłek po prostu w kierunku Fabicha, musi zgarniać, łapać na nim muszą kary, bo nie są w stanie powalczyć na jego pułapie, co może po prostu za darmo napędzać ofensywę Łuczników. Tak, to prawda, trudne ma tu zadanie Mroziński. W kryciu Fabicha, Dustin Willingham szuka znów okazji do podania, ale i widzi też miejsce i lukę na linii wznowienia, więc bierze się za bieg, który daje pierwszą próbę. I około 11 yard do pola przyłożeń, tam gdzieś wyszedł w linię boczną rozgrywający Archers, więc będą już bardzo blisko pola przyłożeń Łucznicy. I kończy nam się pierwsza kwarta tego spotkania, więc zamieniamy się stronami i Łucznicy już znów próbują zapunktować. Ile?
No więc tylko przypominamy, 9 do 7 dla łuczników, dzieli ich około 11 yardów od pola przyłożeń Rebels, więc na pewno już bardzo poważnie myślą o tym, by zakończyć swoją serię ofensywną w polu punktowym bronionym przez gości. Jeszcze ostatnie tutaj szybkie informacje wymienione między rozgrywającym a dwoma wyższymi zawodnikami, więc będą szukali tych mismatchów. Willingham do Fabicha i właśnie szukał po raz kolejny tego pojedynku z Koźmińskim, bo wie dobrze Dustin Willingham, że Fabich wygrywa tę rywalizację w cuglach. Choć tym razem i sam popracował trochę rękoma i mógł wyłapać karę, więc na pewno dla niego lepiej by wyciągać ręce w górę po piłkę i dać się faulować, bądź ją łapać, bo to będą darmowe naprawdę yardy przy tak dużej dysproporcji warunków fizycznych. Druga próba, cały czas 10 yardów do przejścia, cały czas 11 do pola przyłożeń. Piłka oddana do Zero Mary i on się wywraca po około 7-yardowym zysku. Gdzieś tam nie zatrzymywany, tylko gdzieś po rolą, który zrobił, by uniknąć takla, gdzieś tam się potknął. Ale będzie trzecia próba, 3 yardy do przejścia, by kontynuować sobie drive i dać aż 4 próby na przejście 2 yardów. Piłka już w rękach rozgrywającego, oddana do Zero Mary. Wydaje mi się, że bez wystarczających yardów może zabrnąć yarda do kolejnej próby. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak ustawiona zostanie piłka. A ten, który zatrzymywał Merrilla, Marcel Kramarczyk, czyli autor pierwszego, jak na razie jedynego przyłożenia dla swojego zespołu. Więc jeden yard zyskany, 2 yardy brakują łucznikom. Nie idą po podwyższenie za 3 punkty, idą spokojnie, wierzą, że są w stanie przesunąć ten znacznik i dać sobie aż 4 próby na zdobycie kolejnych 6 punktów. Znów nie zatrzymali się na sekundę, moim zdaniem, albo minimum 2 zawodników w ruchu, więc będzie 5-yardowa kara dla ofensywy łuczników i nie wiem, czy tym razem nie zdecydują się na zmianę i pójście po 3 punkty z field goala. A więc zamiast 4:02 jest 4:07 przed łucznikami, ale oni nie zmieniają nic w swoim tutaj zamyśle. Jedynie co to mamy gwizdki, wydaje mi się, że będzie timeout dla Rebels. Rebels już wracają do obrony, już są gotowi, a jeszcze ostatnie informacje przekazują sobie łucznicy. Już za sekundę zagramy tą 4. akcję, pierwsza tak ważna próba tutaj w tej serii ofensywnej. Piłka już w rękach rozgrywającego, będzie szukał Zero Maria, ale nie w niego ta piłka, gdzieś tam
nie źle antycypował miejsce swojego skrzydłowego. Mocno poirytowany, mocno zły na siebie schodzi z boiska Dustin Willingham, bo on wie, co stracił. Oni tutaj stracili 6 punktów, a nie udało się zyskać żadnego oczka. Nawet stracili szansę na to, żeby kopnąć na bramkę. I muszą bronić się teraz Łucznicy, choć bardzo blisko są pola punktowego Rebels. A tak naprawdę też kopnięcie dokładałoby nam 3 punkty i nie sprawiałoby, że kopnięcie dawałoby prowadzenie Silesia Rebels, ale za to teraz liczą na swoją defensywę, która jak na razie wygrywa te starcia, a mało zielonego za plecami ofensywy tutaj gości, więc bardzo ważne, by konserwatywnie stąd wyjść. Piłka w rękach rozgrywającego, ten będzie chyba powalony znów na stratę, więc jeszcze mniej za plecami zawodników Rebels, bo to jest około 3-yardowa strata rozgrywającego. Świetnie z numerem 20 do spółki z 54 wlecieli tam w rozgrywającego, nie dając mu szans, nie dając mu miejsca do dyskusji. Grzegorz Piotrowski i Adam Izydorczyk, o których właśnie wspomniałeś. Druga próba, podwójny łańcuch, więc muszą tu naprawdę albo biegiem przez środek, aczkolwiek te dzisiaj Rebels kompletnie nie wychodzą, albo szukać od razu szybkiego podania gdzieś w środek defensywy. Co wymyśli nam Bailey? Piłka oddana w ręce biegacza i ten od razu powalony. Tym razem z 33 pojawia nam się bohater pierwszego spotkania, Rafał Michoń. Ale też trudno się dziwić rebeliantom, że nie biegają środkiem, jak tam po środku Michoń i King czyszczą wszystko, co w polu widzenia, a po bokach świetnie naprawdę pracują zewnętrzniowi i outside linebackerzy. Ta gra biegowa nie ma tak naprawdę tutaj żadnego uzasadnienia, a ciężko przy 3:15 ryzykować Inter tak blisko swojego pola przyłożeń. W ciężkiej sytuacji ustawili się goście. I zachęcamy wszystkich do dopingu. Piłka w rękach rozgrywającego. On musi uciekać, bo jest w polu przyłożeń. Będzie tutaj łapie piłkę Konrad Paruszewski i wyszedł tutaj jakoś z tych opresji tym razem Bailey, bo znów było bardzo blisko, tym razem przyłożenia po stronie defensywy gospodarzy, ale to i tak jest czwarta próba, to i tak będzie próba odkopnięcia przez zespół gości, który najpierw o czas biorą gospodarze. To oni teraz poprosił koordynator defensywy Gavin Campbell o chwilę czasu, żeby porozmawiać ze swoimi zawodnikami. Niecałe 8 minut zostało nam do końca drugiej kwarty. 2 timeouty po stronie Archers, 1 timeout dla Rebels. Tak wygląda nasze tutaj zarządzanie czasem. No więc czwarta próba. No muszą zdecydować się na punt, ale no zobaczymy, jak im to wyjdzie, bo na razie mieszane szczęście gości przy tej formacie. Piłka już w rękach Pantera, tym razem zawieszona. Czy Mary będzie się... odbija mu się piłka. Bił tę piłkę i kto ma tę piłkę w rękach? Chyba jednak Łucznicy zachowają to posiadanie z numerem 5 teraz Wojciech Pesz. Bardzo ważna akcja po jego stronie, bardzo ważne złapanie piłki, bo Mary popełnił tutaj błąd. Dużo błędów po obu stronach dzisiaj. Błędy, które mogą decydować na końcu tego spotkania, ale teraz szansę ma Dustin Willingham, który dobrze wie, że nie wykorzystał szansy na przyłożenie, będąc na mniej niż 10 yardów chwilę wcześniej, w ostatniej swojej serii. Prawda też jest taka, że o ile defensywa Łuczników pokazuje, że naprawdę jest już na poziomie playoff, że jest w stanie zatrzymywać każdą drużynę, z którą grają, to ofensywa musi cały czas doszusować, zacząć być skuteczna, bo już 2 razy nie wykorzystali swoich szans na punktowanie w tym spotkaniu. Tym razem piłka w rękach rozgrywającego, łapie ją zawodnik z numerem 41 i zatrzymany gdzieś naokoło linii wznowienia, maksymalnie 1 yard zysku.
to akcja Miłosza Góralskiego, ale też pamiętajmy, że mimo wszystko też i defensywa rebeliantów zachowuje tutaj jakoś w grze swój zespół. To jest nadal tylko 9-7 i nadal obie drużyny mają tutaj równe szanse. Więc czy po raz kolejny defensywa Rebels powstrzyma teraz Meryl? Szuka tutaj, tańczy, szukając miejsca, odbija w drugą stronę, ale dobrze, kupił piłkę, czy ta piłka będzie złapana, wychodzi poza linię boczną, ale jeszcze tam po akcji, teraz Dustin flagi. Willingham odpychał zawodnika gości. Kolejna flaga, postukałem się tu kary. To będą duże straty jardowe. Żeby niewykluczony się... został teraz Dustin Willingham, bo naprawdę groźnie to wyglądało. Tutaj bardzo się podpalił rozgrywający gospodarzy. Mogliby tutaj sędziowie porozmawiać mocno z zawodnikiem i czy któryś z zawodników zostanie wykluczony po jednej czy po drugiej stronie. Mocno się teraz zagotowały głowy zawodników obu drużyn, ale pamiętajmy, to jest walka o ten sezon, to jest walka o to, żeby być albo nie być w fazie pucharowej. Zawodnicy obu drużyn dopracowali tutaj faule, a więc ostatecznie wszystkie faule i żółte flagi się znoszą, a więc żadna z drużyn nie zostanie pokrzywdzona stratą jardową, ale dwa przewinienia po stronie Dustina Willinghama, blindside z jego strony i potem niesportowe zachowanie, ale też niesportowe zachowanie po stronie rebeliantów. No i mamy wciąż piłkę w tym samym miejscu, blisko na 50 yardzie. A tutaj przy tym blindside aż się prosi do odesłania do dyskusji na pasjonatach i do odesłania na stronę sędziowską, gdzie tłumaczono, jak jest teraz to przewinienie flagowane i dlaczego, tam kilka zmian, więc warto gdzieś też być na bieżąco z wytycznymi sędziów, by unikać takich przewinień. Druga i 25 przed Łucznikami. Łucznicy zdecydowanie potrzebują teraz dużego zysku jardowego w jednej akcji, by dalej napędzać tą serię ofensywną. Za to defensywa Silesia Rebels ma duże szanse, by dać sobie szansę na zatrzymanie tego drive'u. Ucieka i szuka głębokiego podania do zawodnika z numerem. Ale to będzie przechwyt! Deion Young teraz ma czas, nie ma czasu na to, żeby powrócić. Dobrze, tutaj od razu był wstrzymywany przez Piotra Rudnickiego, ale no zły to był rzut Dustina Willinghama. Kompletnie nie... Brakło siły, szczególnie na tym ostatnim dystansie, a więc odzyskują piłkę rebelianci i mają już na swoim koncie przyłożenie, a teraz przechwyt. Naprawdę emocje utrzymują nam tutaj jak na razie defensywy, obie utrzymują swoje drużyny w grze. Teraz około 7 minut przed graczami gości. Długi drive skończony punktami. To jest chyba ich marzenie w tym momencie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Piłka w rękach rozgrywającego, oddana do biegacza, który tym razem znajduje sobie przestrzeń. Robi pierwszą próbę na spokojnie. A więc pierwsza z połowy boiska, 50 yardów przed Rebels. Piłka już w rękach rozgrywającego, on szuka swojej opcji podaniowej. Będą go tutaj zamykać do linii bocznej i znów w kontakcie zakończy ten bieg rozgrywający. Pokazywał Jan Korkuć z numerem 14 do Bejleja, że jest wolny, nie był kryty przez chwilę. Była szansa, żeby zyskać troszkę więcej yardów, ale połakomił się teraz Bailey na swoje zdobycze yardowe. Ale z drugiej strony była w tym jakaś niekonsekwencja, bo nie uciekł bezpośrednio w linię boczną, unikając kontaktu, ale też nie wszedł w ten kontakt tak, by dać sobie szansę przerwać tackle, więc został powalony. Druga próba, połowa dystansu przed Rebels. Piłka już w rękach rozgrywającego. Bailey do Korkucia. Korkuć łapie tę piłkę. Czy zostanie zatrzymany? I Horst Kolar będzie teraz po stronie defensywy Archers. A więc będzie połowa dystansu tutaj ze względu na to przewinienie. Więc bardzo, bardzo blisko, bo wydaje mi się, że około 10 yardów maksymalnie będzie oddzielało ofensywę Rebels od pola punktowego Łuczników. Po raz pierwszy muszą się bronić w red zone, tak blisko swojego pola punktowego Łucznicy. Równo 10 yardów mają do przyjścia rebelianci teraz w tej akcji, w tej serii, ale o czas poprosił chyba któryś z trenerów i był to chyba trener właśnie zespołu gości. Więc ostatni czas zużywają Rebels w tej części spotkania. Szybko zawodnicy ustawiają się, bo sędziowie mówią, nie było time-outu, a więc żaden z trenerów nie prosił o czas, zawodnicy tak się zachowali, jakby o ten czas któryś z trenerów prosił, a Bailey podaje do biegacza, ten próbuje teraz takim trick playem przerzucić tylko linię, bo linię ofensywną i defensywną prosto w ręce tight-enda, który stoi... Trafił prosto w ziemię, a więc nie był nawet blisko odbiorca tego podania. Druga próba i 9 yardów. A my zachęcamy kibiców, gości i gospodarzy do głośnego dopingu. Zostawia sobie piłkę w rękach rozgrywający, musi szuka szukać. Tutaj ujścia, nie ma do kogo podać, więc sam musi tutaj gdzieś znaleźć miejsce, ale powstrzymywany szybko przez Grzegorza Piotrowskiego. I znów mam wrażenie, że więcej yardów w tył bądź w bok boiska pokonuje rozgrywający Rebels. Nie widzę w tych jego akcjach biegowych takiej pazerności na yardy do przodu. Trzy
życia. Ważna próba dla gospodarzy, ważna próba dla gości. Przypomnijmy, 9-7 dla Erczesa. Bailey teraz powstrzymywany, czy będzie sakowany, nie urwał się jeszcze gdzieś obrońcom. Podaje w endzone, ale tam nikt tej piłki nie złapie, choć autorem odbiorcą tego podania miał być z numerem 6 Devon Young. A na nim Pesz do samego końca odprowadził go. Razem poszli tym padem do ziemi, do trawy, by nie dać szansy mu na odbiór. No na razie Bailey uratował się tutaj z tego, ale mogła być potężna strata. No więc myślę, że Rebels kopną, by wyjść na jednopunktowe prowadzenie. Tak, po raz pierwszy będziemy oglądać chyba field goal, a więc próbę gry za 3 punkty, kopnięcie na bramkę. Chociaż tak, będzie tę piłkę podtrzymywał Ashley Bailey, a kopać na bramkę. Piłka już w rękach rozgrywającego, nieudane kopnięcie. Złe to jest kopnięcie, nie będzie 3 punktów. Źle gdzieś tam ustawił się pod tą piłkę zawodnik z numerem 15, od razu z mocno zrotowanym ciałem, więc ta piłka szła bardzo mocno w prawą stronę, omijając słupek, a nie miała też odpowiedniej wysokości, więc utrzymuje nam się wynik 7-9 i prowadzenie Archers. Więc znów na murawę wraca nam ofensywa Łuczników i mają szansę wreszcie poprawić. Merrill teraz z piłką ma troszkę czasu, miejsca. Chyba tam blisko tego jej pierwszej próby, aczkolwiek może zabraknąć tam yard lub pół. Dobrze teraz zagrali na linii ofensywnej, przepchali swoich przeciwników liniowi ofensywnej. Druga próba, 1 yard do pierwszej, ale szybko, tym razem bez długiego hadla. Zatrzymanie i teraz będzie 5 yardów kary, raczej po stronie rebeliantów. Tam zbyt szybko ruszył się jeden z defensorów, przekroczył linię wznowienia. Zagrali teraz szybciej, nie szukali tutaj jakiegoś długiego hadla. Zawodnik w strefie próba neutralnej był tym przewinieniem, więc mamy chyba pierwszą próbę. Piłka już w rękach rozgrywającego, oddana do zero Merrill. Merrill, ależ tam ma miejsce, ależ tam się rozpędził. Pomną, jak błyskawica. To jest jego przyłożenie. Ale też jak inteligentnie blokował mu zawodnik z numerem 8, chcąc uniknąć blindside bloku, położył po prostu rękę na swoim przeciwniku i odprowadził go ręką w głąb boiska, nie dając sędziom pretekstu do flagi i do zabrania tych punktów. Więc mam 15-7. I zero Merrill ma już drugie przyłożenie na swoim koncie dzisiejszego dnia. I Kornel Witkowski już przygotowuje się do kopnięcia na bramkę, do zainkasowania jeszcze tego jednego punkcika. Zawsze wysoki procent skuteczności tego kopacza, ale teraz zabrakło, nie będzie tego dodatkowego jednego punkcika, tam centymetry dosłownie od słupka bramki. A więc wynik to 15-7.
Ale to wciąż jest jedno posiadanie różnicy, bo przyłożenie i dwa punkty dadzą wyrównanie w tym meczu, a więc muszą stać na baczności teraz zawodnicy Łuczników. Poza linię boczną, gdzieś na około 5 yardzie wychodzi teraz ta piłka po wznowieniu przez Kornela Witkowskiego. Swój mecz w międzyczasie zakończył, a drużyna z Białegostoku pokonując Tychy Falcons. Swój mecz jeszcze prowadzą w Bielawie, a tutaj mamy próbę podania do zewnątrz. Zawodnika z numerem 14. Jakurkuć łapie tę piłkę, urywa się spod jednego takla, ale już nie ustrzegł się tego drugiego. Nie mniej, nie więcej jest pierwsza próba dla rebeliantów. A Cezary Szczerba bardzo mocno tam wszedł fizycznie w ten drugi takel, by nie zostawić wątpliwości i nie dać szans utrzymać się skrzydłowemu Rebels. Piłka znów w rękach rozgrywającego, znów szuka opcji podaniowej. Ale tam Wojciech Pech czy złapał tę piłkę Young? Chyba tak, a więc to będzie złapane podanie i połowę dystansu do pierwszej próby zyskali teraz rebelianci w tej akcji. Mamy 2-minute warning, zostały nam 2 minuty do końca drugiej kwarty. A więc 2 minuty nadziei zespołu gości na to, że jeszcze tutaj przed przerwą zainkasują to przyłożenie i odrobią troszkę strat. I 7 do 15, taki wynik na 2 minuty przed końcem na tablicy wyników, więc muszą tutaj poszukać punktów rebelianci, za to Archers mają 2 minuty, by zatrzymać ich na boisku. Tym razem nieudana akcja biegowa, bo będzie zatrzymana, około 2 yardy straty, więc cofną się do trzeciej próbie, do połowy dystansu. Ale Kadel chyba ucierpiał w tym starciu. To byłaby naprawdę ogromna strata dla Łuczników, jeśli by Kadel King musiał tutaj przerwać to spotkanie. Nie podnosi się o własnych siłach, jest fizjoterapeuta na boisku. Ale ostatecznie zejdzie chyba o własnych siłach. Kadel King będzie musiał zejść, więc ogromne brawo dla tego zawodnika. Nikomu kontuzji nie życzymy, choć jest to twardy i wymagający sport. Łapie się gdzieś tam za plecy, więc będzie musiał tutaj chwilę odpocząć. Zobaczymy, czy wróci na boisko jeszcze teraz, czy poczeka raczej do przerwy. A w jego miejsce z numerem 56 Marcin Dubicki pojawi się w środku obrony, więc teraz to on będzie musiał walczyć z ofensywą Rebels. A tu mamy trzecią próbę dla Rebels, około 4 yardy do przejścia. I Bailey, czy będzie szukał tutaj podania? Piłka już w jego rękach od razu oddana. Nie, zostawia ją sobie. Ma szansę na pierwszą próbę. I ta pierwsza próba, dobry tutaj blok jednego z liniowych ofensywnych Silesii. I znów tam żółta flaga, niesportowe zachowanie, raczej po stronie defensorów z numerem 27. Jeden też z zawodników Rebels dobiegł, odpychając tam jednego zawodnika, więc zobaczymy, kogo jako prowodyra tutaj zobaczą. Albo karę się po prostu zniosą, bo obaj zawodnicy niesportowo zachowali się po tej akcji. A tak czy inaczej trzecia próba, więc ważna teraz. Piętnaście yardów kary dla zespołu Archers po niesportowym zachowaniu teraz zawodnika z numerem 27, Dawida Magrina.
i timeout dla Archers, więc znów karą zdobywają pierwszą próbę goście. No i a mamy pierwszą próbę dla rebeliantów, więc ważne teraz minuty dla łuczników, żeby utrzymać to prowadzenie 15-7. A szansę ma Bailey ze swoją ofensywą. Bailey podaje do Younga, ale tam dobrze we wszystkim połapali się defensorzy. Jednak jest też żółta flaga. Festiwal flag w zasadzie, bo aż trzy poleciały przez prawie całe boisko. Więc jedno wiemy, nie przywiązujmy się do rezultatu tej akcji, bo na pewno nie zostanie utrzymany na boisku. Piętnaście yardów kary po raz drugi z rzędu za face mask dla zespołu gospodarzy, więc teraz dwie ogromne straty. 30 straconych yardów za darmo podarowane dla Silesii i ta ma szansę na naprawdę sekundy przed końcem tej pierwszej połowy na zapunktowanie, na próbę i też dojścia do remisu. I też na zegarze ma 57 sekund, więc muszą tutaj też spalić cały czas, by nie dać szansom łucznikom na odpowiedzenie, będą szukali jest podania Young, w pole. Czy Young złapie tę piłkę? Złapał, ale zostaje wypchnięty poza linię boczną przez Cezarego Szczerbę, więc bardzo dobra teraz akcja Szczerby z Wojciechem Perzem w dwójkę. Powstrzymuje ją Younga, który złapał tę piłkę, trzeba przyznać. Ale gdzieś i tak już wybijając się, utrudnił sobie zadanie maksymalnie, ląduje poza polem przyłożeń, więc nie ma punktów. Druga próba. Druga próba, zły snap, piłka podniesiona z ziemi, zaraz na 4-yardową, 3-yardową stratę obala zawodnik z numerem 56 po stronie Archers. Marcin Dubiński teraz może sobie zapisać tę akcję na swoje konto, ten sak to powalenie biegacza tak naprawdę. Trzecia próba, 9 yardów, a więc dalej teraz od pola przyłożeń będą goście, ale jeszcze mają co najmniej dwie szanse na to, żeby przyłożyć. Czy uda się, czy łucznicy wyjdą jednak z tych opresji? Bailey sam będzie szukał teraz okazji, podaje do Younga chyba, czy złapał podanie? Na pewno też były flagi. Podanie złapał, ale czy został utrzymany w boisku? Kto też ma przewinienie po stronie rebeliantów prawdopodobnie? A więc teraz odrzucili tę flagę gospodarze. Będzie czwarta próba dla rebeliantów. I mamy timeout ostatni dla Rebels.
I wracają zawodnicy obu drużyn na boisko. 11 sekund, dokładnie tyle pozostało do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Ostatnia szansa Rebels na to, żeby zapunktować do szatni Łucznikom. Ostatnia szansa Łuczników i ostatni sprawdzian. Korkuć łapie piłkę, przyłożenie! Jan Korkuć i Rebels jednak przykładają na 11 sekund przed końcem. Bailey tylko rozkłada ręce. To było proste. 13 do 15 na ten moment i jeszcze podwyższenie przed Rebels. Będą jednak za jeden punkt, mogliby za dwa, żeby wyrównać, ale jednak konserwatywnie będą kopać na bramkę, chyba że jakiś trick play mają w zanadrzu. I tym razem udane wydaje się być podwyższenie. Tak, drugi raz z rzędu dobrze podwyższa kicker rebeliantów. 15 do 14 na kilka sekund przed końcem pierwszej połowy. Ostatniej próbie Bailey daje do Jana Korkucia, a ten łapie piłkę w polu przyłożeń. Pięć sekund, więc praktycznie po akcji powrotnej maksymalnie jedna szansa na postanie piłki prosto w pole przyłożeń. Pięć sekund do końca, więc jeśli złapie tę piłkę Merrill, prawdopodobnie szybko zakończy akcję, żeby mieć jeszcze tę jedną próbę, jedną szansę, jedno podanie na to, żeby może jakimś big play przyłożyć naprawdę w ostatniej sekundzie tego spotkania. Ale jak wznowią piłkę rebelianci? Długie odkopnięcie. Do Merrilla, Merrill jednak będzie wracał, jednak tutaj będzie spalał czas na zegarze, tylko czy to przyłożenie mu się uda? Merrill jeszcze jest w boisku, jeszcze wzdłuż boiska Merrill, ale wybiega poza linię boczną i tym samym raczej skończy nam się ta pierwsza połowa. Była szansa, Merrill widział, że może mu się uda tam dobiegnąć przez całe boisko do pola przyłożenia, ale ta sztuka się nie udała. 15 do 14 dla Bydgoszcz Searchers. Schodzimy na przerwę między drugą a trzecią kwartą. Ta walka o playoffs jeszcze nam się w żaden sposób nie rozstrzygnęła. A w przerwie nadal też, oprócz na pewno ciekawego pomysłu na wyjście do strefy gastronomicznej, czekają na Was jeszcze znów walory artystyczne, bo będą dziewczyny czy liderki Lava Dance oraz Anna Chnatowicz drugą część swojego występu, więc dla tych, co zostaną na trybunach, na pewno coś się znajdzie. A więc przywitajcie wielkimi brawami
dziewczyny z Lava Dance. I dziękujemy dziewczynom z Lava Dance, a już za chwilę Anna Chnatowicz rozpocznie drugą część swojego występu.
Włącz mikrofon, bo mój... O. No i już prosto z występu Anychnatowicz, za który bardzo dziękujemy. Przechodzimy w emocje drugiej części spotkania. 14-15 dla gospodarzy, czyli praktycznie z niewielką przewagą wchodzą tutaj w drugą część spotkania. Cały czas będzie tutaj walka o wszystko. Tak, walka o tę najważniejszą rzecz, czyli miejsce w półfinale rozgrywek. Lowlanders swoje spotkanie wygrali, a więc półfinał będą rozgrywali na swoim boisku. Tutaj ważą się losy tego, która z tych drużyn będzie w ogóle w postseason, czyli w tej fazie pucharowej. Jeden punkt różnicy tylko pomiędzy tymi drużynami. Jak na razie bliżej, ale tylko... Można powiedzieć, że rozmiar paznokcia są łucznicy. Czy obronią, jak wejdą w tę drugą połowę oba zespoły? Zero Meryl już gotowy do tego, żeby odebrać piłkę wykopniętą przez kopacza Rebels. Właśnie to czyni i szuka miejsca, żeby powrócić, żeby jak najdalej, ale dobrze. Fantastyczny teraz tak po stronie rebeliantów, aż złapał się tam za brzuch, chyba dostał kolanem Zero Meryl, a jeszcze jakiś nie sportowe zachowanie chyba po akcji dla któregoś z zawodników, bo żółta flaga na boisku. A już za chwilę pojawi się ofensywa łuczników. Flaga jednak odmachana, a więc nie będzie kary dla żadnego z zespołu. Pierwsza próba na 20 yardzie połowy boiska łuczników i pierwsza seria ofensywna w tej drugiej połowie po stronie Dustina Willinghama i jego formacji ofensywnej. Oni jak na razie mają dwie możliwości, bo działa i gra górą w miarę, i gra biegiem dołem. Za to Rebels w ofensywie jak na razie głównie górą przesuwają się po boisku. Już ofensywna linia gotowa do wznowienia gry. Piłka w rękach rozgrywającego, oddana do Zero Meryla, który szuka swojej przestrzeni, ma kolejne yardy wyszarpywane, ucieka tak trochę bokiem, tak trochę shuffle step, przeskoczył 3 yardy, kolejne i 7 yardów w pierwszej próbie na koncie biegacza Archers.
złapali na falstart defensywę, więc free play mogą ryzykować. No ale i tak czy siak wezmą tutaj karę. Skorzystali z tego, że mogli zagrać sobie akcję na pełnym ryzyku, pójść po dużą zdobycz yardową, wiedząc, że karę mają dla siebie gdzieś tam odłożoną na plus. Mikołaj Obremski został tu wysłany w bój ze Stanaszekiem, ale niedokładne to podanie, więc nie miał szans nawet powalczyć o tę piłkę Obremski. Ale mamy pierwszą próbę, tak czy inaczej, po przewinieniu liniowych defensywnych Rebels. A więc pierwsza próba i około 34 yard połowy Łuczników. Ofensywa po raz pierwszy przesunęła znacznik w tej części spotkania. Jeszcze na szybko tłumaczy swój rozgrywający coś kolegom. Piłka w rękach rozgrywającego, oddana do biegacza. Bardzo dobry cut do środka i około 3, może 4 yardy w wykonaniu running backa Archers. Miłosz Góralski to ten, który zmienia się razem z Zero Merrillem. Bardziej masywny biegacz, trochę taki fullback. Druga próba, około 7 yardów do przejścia będzie dla Łuczników. I kogo tym razem w bój puści rozgrywający Archers? Ma tym razem dwóch biegaczy obok siebie. Widać, że bardzo dużo tłumaczy swoim kolegom. Chce, żeby nic ich nie zaskoczyło. Szuka długiego podania. Jednak obal on zakowany został, aż zaskoczony tam zza pleców. Wyskoczył mu z 33 numerem Timur Litwinow. Już zbierał się tam do podania Dustin Willingham, już tam ruszyło jego ramię, ale ostatecznie skończyło się tylko na saku Litwinowa. Trzecia próba, ponad 10 yardów teraz szuka Dustin któregoś ze swoich skrzydłowych do Fabicha. Fabich łapie piłkę, co ważne, będzie pierwsza próba i zameldują się na połowie gości Łucznicy. Znów dobra akcja Dustina i Fabicha. Zdecydowanie w takich sytuacjach, gdy jest potrzebna duża korzyść yardowa, granie na Fabicha to podwójny zysk, bo duża szansa na to, że złapią przeciwko niemu przewinienie, ale też i duża szansa na to, że sam wyłapie tą piłkę, więc dają sobie taką podwójną możliwość wykorzystania danej akcji. Praktycznie z połowy boiska zaczynają kolejną serię ofensywną Łucznicy. Piłka oddana w ręce. Szymon Płóciennik teraz z piłką w ręce. Dobrze zyskał tutaj połowę, około nawet dalej dystansu do pierwszej próby. Dobra próba teraz z numerem 41. To był, przepraszam, Miłosz Góralski, a wydawało się, że Szymon Płóciennik z numerem 4 miał tę piłkę. Zawodnik z numerem 4 był tym, który ruszył z piłką, czyli Płóciennik. Już czekamy na kolejną akcję, druga i połowa dystansu i mamy flagę. Teraz tak, chyba przeciwko gospodarzom, bo tam za szybko ruszył się chyba Obremski, tak mi się wydawało, z 12 numerem. Druga próba i 9 yardów przed ofensywą Łuczników. Piłka już w rękach rozgrywającego, oddana do zawodnika z numerem 41, ale ten praktycznie na linii wnowienia zatrzymany, więc będzie 3 i 8 przed Łucznikami. Tak, tym razem Góralski. Duża wymienność pozycji na tym... Na pozycji biegacza widzimy i Góralskiego, i widzimy Płóciennika, i oczywiście Zero Merrilla, ale Zero Merrill nie jest tutaj jakąś jedną osobową armią na tej pozycji. To jest dobra, zbilansowana gra,
dużo zawodników mają. Ma tutaj Dustin Willingham w swoim obrębie, więc jak potrzebuje szybkiego, dużego, masywnego, ma każdego z nich. Szuka tutaj, teraz nie było miejsca po prawej stronie, po lewej do Witkowskiego. Ale będzie chyba flaga, na pewno jedna za DPI przeciwko Rebels. Druga gdzieś poszła z prawej strony boiska i ciekawe teraz, czy to było to samo przewinienie, ale ona jest tu gdzieś blisko postawiona, więc gdzieś blisko siebie zobaczył przewinienie sędzia. I to może być automatycznie pierwsza próba dla gospodarzy, a tym, który przeszkadzał odbiorcy w tym podaniu, był Grzegorz Witasek z 47 numerem. Wydaje mi się, że też ustalają. Nie tyle też do końca, jakie to było przewinienie, ale widzieli chyba dwa i próbują ustalić, jak one na siebie oddziaływały i czy miały wpływ na przebieg akcji już sędzia główny tego spotkania. Obydwie kary przeciwko zawodnikom Rebels. Jedna to holding, druga to defensive pass interference, więc wybierają automatycznie tą, która daje większy zysk yardowy. Przesuwamy się i automatycznie pierwsza próba dla ofensywy Łuczników. No i wracamy z pierwszą próbą dla Łuczników. Dustin Willingham już złapali, chyba tam jednak nie przeszli przez linię wznowienia. Teraz czy będzie to drugi przechwyt na koncie Deviona Younga? Drugi przechwyt Dustina Willinghama z około 5 yarda rozpoczną ofensywą Silesia Rebels. Drugi bardzo zły rzut po stronie Dustina Willinghama. To nie miało prawa się udać, a jeszcze tam był Young, który kto jak to rozumie, jak ustawić się pod tą piłką, a więc przechwytują teraz rebelianci to posiadanie, ale są też bardzo blisko swojego pola punktowego, bo tylko 5 yardów dzieli ich od straty dwóch lub sześciu punktów. Bailey ustawiony już wie, co będzie grał. Czy wszystko pójdzie po jego myśli? Szuka podania, ale nie miał prawa też złapać tego podania zawodnik z numerem 45, Bodys, ale też żółta flaga na boisku. Odrzucili teraz tę karę trenerzy Chers, bo wiedzą, że są blisko tutaj pola przyłożeń. Druga próba, nadal 10 yardów z tego samego miejsca, rebelianci. Kara dotyczyła nieuprawnionego zawodnika do odbioru podania, którym był Bodys, który był ukryty na linii. A Bailey szuka teraz po raz kolejny dalekiego podania w stronę Wojciecha Pesza, ale Pesz miał tę piłkę na rękach. Mało brakowało, by miał ją przechwyconą. Dobrze teraz w defensywie Wojciech Pesz. Tak, i co? Trzymają obie drużyny przy życiu, trzymają na w meczu i w napięciu, więc zobaczymy, czy tym razem pójdą w ślady kolegów z Rebels i znów zatrzymają serię ofensywną przeciwników. Też nawet jeśli by Rebels byli zmuszeni do odkopnięcia piłki, to też byłaby szansa na podobny błąd jak w pierwszej połowie, gdzie snap był za wysoki i piłka wyszła poza boisko, ale teraz przechwyt! Czy to będzie przełożenie? Tak jest, przełożenie! 49
a więc nie kto inny jak Piotr Fafiński, linebacker Bydgoszcz Chargers, ależ teraz siebie wszystkim połapał, jeszcze utrzymał się na nogach, bo wydawało się, że upadnie, ale wytrzymał tą stójkę i pobiegł do pola przyłożeń, a więc co się odwlecze, to nie uciecze i jak nie ofensywa, to defensywa ratuje Łuczników i przykłada na przyłożenie. 6 punktów po stronie Bydgoszcz Chargers. Ale też to, jak Fafiński zatrzymał w ostatniej chwili to kolano, które już kmknęło w kierunku murawy, a on zatrzymał swoje ciało w bezruchu i ruszył w kierunku pola przyłożeń. Świetnie przeczytał tą akcję i obydwie defensywy mają już na koncie punkty. 2 przyłożenia defensywne, safety. Przyłożenia, już chyba wszystko prawie widzieliśmy w tym meczu, ale jeszcze nie przyłożenia, tylko po kick-offie. No i kolejna próba podwyższenia przed Łucznikami. Kornel Witkowski, tym razem wszystko poszło zgodnie z planem, piłka między słupami i 22 do 14 dla Łuczników w tej trzeciej kwarcie. I 8 punktów przewagi Łuczników, więc przy tak bardzo wyrównanym spotkaniu będą zmuszali do podwyższenia, na przykład za 2 ofensywę Rebels. To może też im dać później dużo w końcówce tego spotkania, gdzie naprawdę emocje będą wielkie. Nie zapowiada się, by w tym momencie któraś z drużyn zdeklasowała tą drugą. Spotkanie jest naprawdę niesamowicie wyrównane. A my jak zawsze zachęcamy kibiców gości, jak i gospodarzy do gorącego dopingu, do współuczestniczenia w tym futbolowym szaleństwie, które odbywa się na boisku. Emocji jest co niemiara tutaj. Każde zagranie naprawdę potrafi zmieniać przebieg tego spotkania. Jeszcze nic nie jest wyjaśnione, jeszcze nic tak naprawdę nie wiemy, która z tych drużyn zagra w playoffach. Na pewno bliżej gospodarze, ale muszą to obronić. Obie popełniają błędy, co widać. I obie mają szansę na to, żeby wykorzystać błąd drugiego. Kto tych błędów popełni mniej, to to spotkanie wygra. A więc defensywa Łuczników przed kolejną szansą na naprawdę podrasowywanie swojego świetnego wyniku w tym meczu, bo defensywa Łuczników wygląda fenomenalnie. Podobnie jak defensywa Rebels, które mają już 2 przechwyty na swoim koncie i przyłożenie. Natomiast defensywa Łuczników przyłożenie. Teraz w bój wysłany jeden z biegaczy. Jest ponad połowa dystansu uzyskana, więc około 6-yardowy teraz bieg biegacza Rebels. Kolejna akcja Rebels, 2 i 4 yardy do przejścia, piłka zostaje w rękach rozgrywającego i za krótkie podanie. Korkuć piłkę złapał, czy to było nieudane podanie, a więc z tego samego miejsca zaraz zaczną, ale blisko na pewno tego podania był Korkuć. Ale póki co rozgrywający Rebels sprawia wrażenie takiego trochę niespocofanego ze swoją ofensywą, szczególnie gdy wytrącono mu z ręki grę biegową, gdy nie może posyłać tak skutecznie swoich biegaczy w bój, gdzie się nie może złapać swojego rytmu.
na pewno tak dobrze zdyscyplinowana i mocna na linii wznowienia. Etchers są dla Rebels kłopotem, bo ci nie mogą prowadzić zbilansowanej gry aż tak mocno, ale teraz po raz kolejny ten sam biegacz, akcja, żółta flaga na boisku również. Wydaje mi się, że zawodnik z numerem 45 w ofensywie długo przytrzymywał zawodnika z numerem chyba 55 po stronie Archers i to będzie flaga przeciwko Rebels, ale biorąc pod uwagę, że wybiegli w linię boczną, lepiej może nie przyjmować tej flagi i spalić im pułę. A więc trenerzy Archers wybrali holding, woleli cofnąć Rebels niż spalić im próbę. Będzie trzecia i około 13 yardów przed ofensywą gości. A jeśli nie przejdą, to będą musieli z tego miejsca odkopywać, a to jest szansa na to, żeby naprawdę w bardzo dobrym miejscu rozpocząć swoją serię ofensywną, bo już na połowie rywala, ale najpierw Bailey będzie miał szansę na to, żeby jakimś tutaj zagraniem, dalekim podaniem wyjść z opresji. Szuka dalekim podaniem teraz Younga, ale Young nie będzie szybszy od piłki i nie złapie tego podania. Będą musieli odkopywać rebelianci na około 16 yardzie swojej połowy. Zdecydowanie samymi punktami z defensywy ciężko wygrać mecz, a do tego nie ma nawet łączenia, że tak powiem, gdzieś na linii z innymi skrzydłowymi rozgrywający. Ta piłka o jakieś dobre 2-3 metry minęła swojego adresata. Kolejny punt Rebels. I Courtney Etienne gotowy do odkopnięcia. Już piłka blisko zablokowania jej, ale chyba nie będzie akcji powrotnej. Mateusz Poneta nie dotknął tej piłki, a więc piłka ląduje na około 40 yardzie. Z tego miejsca rozpoczną zaraz serię ofensywną Dustin Willingham z kompanami. Więc przypominamy 22 do 14 dla Łuczników i to znów ich ofensywa prowadzona przez rozgrywającego na boisku. Zaraz zobaczymy jak tą serię, czy będą już grali też dołem, by spalić jak najwięcej czasu z zegara, by jak najmniej zostawiać czasu Rebels na wracanie do tego spotkania, czy poszukają big playa. Piłka oddana w ręce biegacza, ten dobry bieg, wydaje mi się, że koło 5-6 nawet yardów zalicza zawodnik z numerem 24. Zenia Efimenkał, a więc kolejny biegacz, który nam się prezentuje po stronie ofensywy Łuczników, a więc już czterech w obiegu ma Dustin Willingham. I też widać, że ten korpus zarówno receiverów, jak i running backów bardzo mocno rotowany. Chcą utrzymać wszystkich. Chcą utrzymać wszystkich, że tak powiem, w obiegu, by w sytuacji, gdy będą im potrzebni, byli w stanie dać z siebie wszystko. Więc zobaczymy, jak to tym razem będzie wyglądać. Puszczony w motion zawodnik, ale teraz będzie się testował sam. Szukał tam sam biegu, ale bardzo dobrze we wszystkim też się połapali rebelianci z 55 numerem Dyga. Powstrzymywał teraz rozgrywającego Łuczników. I oczywiście jak zawsze zachęcamy kibiców, gości i gospodarzy do dopingu. Naprawdę nie dość, że emocji na boisku mnóstwo, to jeszcze gorący doping na trybunach na pewno gdzieś tam podciągnie nam to spotkanie jaszczko wyżej, więc będziemy mieli trzecią połowę dystansu przed Łucznikami. I też szansa dla rebeliantów, żeby szybko zatrzymać ofensywę gospodarzy. Trzecia próba, połowa dystansu. Czy wyjdą tutaj biegiem Zero Mirela? Tak jest, to on ma piłkę w rękach, szuka tutaj ujścia do boku, ale nie ma szans. I to jest obroniona trzecia próba za linią wznowienia akcji. Tracą yardy teraz Bydgoszczanie. Gdzie
Przeciwko Merrillowi wykorzystano jego włosy, po to za nie właśnie dociągnął do siebie zawodnika Archers, defensywny gracz Rebels, i go walił, nie dając szansy, by się zerwać. Ale za to flagi nie ma, jest czwarta próba, jest odkopnięcie po stronie łuczników, a więc Rebels jeszcze mają kolejną szansę. Jak na razie defensywa daje mnóstwo okazji ofensywie do tego, żeby ten wynik obronić, żeby dojść do łuczników w tej punktacji, ale jak na razie jeszcze ofensywa tych szans nie wykorzystuje. Zobaczymy teraz, jak wznowią teraz tę piłkę łucznicy. Specyficznie ustawieni i timeout. Bardzo specyficznie ustawieni łucznicy w takiej nietypowej formacji. Rebels przestraszyli się trick playa, wzięli czas, by się pod to ustawić. Jakub Krystecki tam wziął, jakby miał się przygotowywać do bloku, ale wzięli tutaj po prostu w zasadzkę rebeliantów, którzy tę presję wytrzymali, nie nabrali się na tę zagrywkę, więc czwarta próba nadal przed próbą odkopnięcia łucznicy. No i wracamy na czwartą próbę. Już Kuba Kubacki gotowy do przyjęcia tego snapu. Ma czas i wykopnięcie na około 25 yard. Łapie tę piłkę na 25 yardzie. Zawodnik z 8 numerem, a więc Piotr Rudnicki. I wchodzi ofensywa Rebels. Ale nie dość, że póki co zachwycają defensywy, ale ofensywy trochę też sprawdzają ich wytrzymałość psychiczną i fizyczną, bo to na ich barkach opiera się to spotkanie. Piłka tym razem do Yanga, a Yang będzie szukał tutaj miejsca i łapie tę piłkę. Nie, nie złapał piłki, która musiał złapać Ashley Bailey z numerem 3. Teraz akcja dwóch importów Rebels. Najpierw Bailey oddał do Younga, a Young posyłał do Bailey'a, tylko ten drugi nie złapał piłki, którą miał na rękach. Mam wrażenie, że on już patrzył, którą to ścieżką dobiegnie do pola przyłożeń. Taki trochę błąd debiutanta, niespodziewany po zawodniku, którego ściąga się, by pokazywał dodatkową jakość. Tak jak wracając do myśli, naprawdę ofensywy trochę testują wytrzymałość fizyczną swoich defensyw, bo któraś z nich musi powoli zacząć tracić siły. Zobaczymy, który zespół lepiej utrzyma trudy tego spotkania. Znów piłka w rękach rozgrywającego, ale będzie powalony zawodnik z numerem 33. I musi jeszcze bronić, żeby tej piłki nie stracić. Już powstrzymywany, ale bardzo dobrze tam wytrzymał ciśnienie z numerem 33. Rafał Michoń wytrzymał, nie puścił Bailey'a, jeszcze próbował mu tę piłkę wybić z rąk. Jak tylko zobaczyłem tą rękę Michonia, która wchodzi pod pachą w poszukiwaniu piłki w dłoni rozgrywającego, byłem przekonany, że mu się to uda, ale obronił się rozgrywający Trzecia i 11 przed gościem. Znów szybko defensywa może ściągnąć ofensywnych graczy z bliska. Piłka w rękach rozgrywającego, stawiają sobie, ale tam nie ma miejsca, bo fantastycznie, ale to fantastycznie w obronie Adam Izydorczyk.
No nie dał mu tam najmniejszych szans. I ależ strata ogromna teraz Bailey'a. To jest podwójny łańcuch, to jest ponad chyba 20 yardów. Ale chwaliliśmy właśnie tego zawodnika za tą dynamikę i za tą bezkompromisowość, którą z boku linii atakuje rozgrywającego raz za razem. I znów bardzo dobre zagranie tego zawodnika. Piłka już w rękach Pantera, będzie szukał odkopnięcia, znów wysoko zawieszona piłka i chyba znów nie będzie akcji powrotnej. Dają tej piłce potoczyć się po boisku do końca. Gdzieś tam chyba na około 15-20 yardzie ta piłka. Koniec trzeciej kwarty, więc już tylko jedna odsłona tego spotkania przed nami. Cały czas różnica jednego posiadania, cały czas mierzymy kolejne próby, kolejne serie na zagrania na minimetry. Naprawdę wszystko tu się może jeszcze okazać i wydaje mi się, że albo któreś z ofensy wreszcie odciąży chłopaków z defensywy, da długi drive, który albo zdecyduje nam to, która defensywa trzyma mocniej, dłużej, na pełnej ochotach na boisku. No ale najpierw Łucznicy będą musieli trochę oddalić się od swojego pola punktowego, bo są bardzo blisko, 11 yardów, niewiele zielonego mają za sobą, niewiele tutaj progu błędu po stronie gospodarza, więc muszą się mocno skoncentrować teraz Łucznicy. Willingham tam jakby zmieniał zagrywkę, pokazuje coś Merrillowi, mówi coś do Miłosza, ale Merrill z piłką w rękach, znów odejście do linii bocznej, tam się rozpędza, tam napędza, jest pierwsza próba i więcej, wypychany dopiero przed 40 yardem boiska, ależ tam teraz się rozpędził, napędził i nikt nie miał szansy na to, żeby go dogonić. Taka akcja była teraz gospodarzom potrzebna, żeby oddalić się od swojego pola punktowego, żeby troszkę tutaj zyskać, ale nikt nie spodziewał się, że to będzie już bieg na około 25 yardów. Fantastyczna akcja teraz Merrilla. No ale Dustin Willingham ma coś do udowodnienia dzisiaj. Dwa przechwyty po jego stronie, po jego błędach, więc na pewno będzie chciał tutaj zdobyć punkty, żeby choć troszkę odkupić swojej winy do Merrilla, który był tam za jego plecami rozpędzony, napędzał się, oddał mu piłkę, ale dobrze też przygotowani na to rebelianci, a szczególnie Young, który aż spadł mu kask, będzie musiał zejść z boiska, bo z takim impetem wbił się w zero Merrilla. Mamy drugą próbę i połowę dystansu do pierwszej. Jesteśmy na 40 yardzie połowy Łuczników. Dustin Willingham już z piłką w rękach będzie szukał dalekiego podania do Rudnickiego, ale nie zdążył za tę piłkę Rudnicki. Zabrakło tam parę centymetrów, ale kiwają sobie nawzajem. To był dobry rzut, to była dobra próba. Zabrakło parę centymetrów. Trzecia i wciąż 5 do pierwszej próby.
Piłka w rękach Miłosza Góralskiego, teraz idzie za blokami, ale ciężko tam dobry opór stawiali teraz liniowi defensywni Rebelsy. Mimo wszystko zyskał tutaj pierwszą próbę, przesunął znacznik Miłosz, kolejny running back Chargers zostaje, Zero Merrill zostaje, Góralski na boisku. Szybko teraz próbują wznowić te akcje Łucznicy, jakby nabrać chcieli rebeliantów na 5 yardów kary. Było bardzo blisko, ale wytrzymali teraz liniowi defensywni. Snap do Dustina. Dustin gdzieś ucieka w bok linii bocznej, ale tam nie ma za bardzo miejsca do tego, żeby przejść do przodu, zyskać więcej yardów i tylko jeden zyskany przez rozgrywającego Bydgoszczy. Willingham do Merrilla. Merrill tam znalazł troszkę jedno okienko i parę yardów znów ugrał. Nie da do pierwszej próby, ale bardzo do niej przybliży. Schodzi Obremski, wchodzi Poneta, a więc zmiana na skrzydłach. No i teraz bieg Dustina Willinghama, znalazł tam troszkę miejsca, żeby wejść w środek po prawej stronie, ale co najważniejsze, przesuwa znacznik pierwszej próby. A więc na 30 yardzie zameldowali nam się Łucznicy na połowie Rebels. Długi drive, chyba najdłuższy drive w tym meczu. Ale też trudno się dziwić, że Łucznicy postanowili grać do jednej bramki razem z czasem na zegarze meczowym i zostawić jak najmniej możliwego czasu. Rebels grają głównie dołem, póki mogą, palą czas. A też to jest rzecz, która różnicuje te ofensywy. Rebels posiadają opcję grania dołem. Sam rozgrywający teraz poszedł do środka. Po raz kolejny zamarkował oddanie piłki do Merrilla, ale sam postanowił jednak wejść w środek. Ale zdecydowanie dużo większa rotacja dzisiaj za plecami rozgrywającego biegaczy. I naprawdę... No i druga próba, około 7 yardów mają do przejścia, żeby zameldować się też w red zone, w czerwonej strefie. Merrill teraz ma troszkę więcej miejsca, ma cały bok wolny po lewej stronie, więc nie ma żadnego problemu. To jest trzecie przyłożenie Merrilla w dzisiejszym meczu i jakby powoli kończył nam emocje, jakby może to było to przyłożenie, które zdecyduje o tym, że Bydgoszcz Chargers kosztem Rebels zamelduje nam się w fazie pucharowej, ale spokojnie, jeszcze dużo czasu do zakończenia tej drugiej połowy i całego meczu. Tu koncentrację trzeba utrzymać do samego końca, ale bardzo blisko już tego wyczynu są Łucznicy. No i podwyższenie zaraz po stronie Kornela Witkowskiego. Na ten moment 14-28 prowadzą zawodnicy Archers. I tym razem wydaje się, że znów między słupami piłka, a więc 29-14 prowadzą Łucznicy. 29-14.
bezpieczne prowadzenie, ale też można powiedzieć troszkę niebezpieczne, bo jednak czasem zawodników potrafi rozluźnić, troszkę dać im zrozumienia, że już mamy to w garści, ale nic bardziej mylnego, bo wystarczy tu naprawdę jeden błąd, żeby stracić przyłożenie, a więc cały czas trzeba utrzymywać tę koncentrację na najwyższym poziomie. Teraz krótsze odkopnięcie Witkowskiego, ale łapią rebelianci, konkretnie z numerem chyba 13. Albo 18. Sebastian Iwanicki, nominalny skrzydłowy Rebels. No i teraz bardzo ważna seria ofensywna gości. Jeśli udałoby im się zapunktować, to jeszcze byliby w grze, ale naprawdę utrudniliby sobie zadanie, jeśli by ta seria ofensywna została wybroniona, a więc też i łucznicy przed naprawdę takim troszkę statement game. Z drugiej strony defensywa łuczników może to czuć, że po tylu seriach ofensywnych, po tylu zatrzymaniach, jak uda im się wygrać jeszcze to jedno starcie, może to być koniec meczu. Piłka w rękach rozgrywającego, on będzie szukał chyba długiego podania, jednak decyduje się na bieg. Nie, jednak szukał tu sam biegu. Wydaje się, że znów troszkę niepotrzebnie zatrzymał się tam. Jak już zdecydował się na bieg, to powinien się napędzić, a tak jeszcze w ostatniej chwili szukał jakiegoś podania. Za to nie zatrzymał się z 70. numerem Jacek Kajko, który podążał do końca za rozgrywającym i zatrzymał go, więc naprawdę robią wszystko zawodnicy defensywy Archers, by zakończyć to spotkanie. W rękach biegacza. Ten zdobywa pierwszą próbę, melduje się na połowie łuczników, więc dobra teraz próba Nowaka. To pierwszy chyba taki naprawdę udany bieg w wykonaniu Rebels, taki, gdzie z pełną pewnością szli po pierwszą próbę. No więc pierwsza z około 49 yarda, cały czas dużo zarówno dla jednych, jak i drugich, by zdecydować, czy ten mecz się już nam zakończy, czy jeszcze będą tu wielkie emocje. Jednak piłka zostaje w rękach rozgrywającego, on będzie obalony! Ale tam fantastycznie w niego wleciał, teraz z numerem 49 po stronie Bydgoszcz Archers, a więc Piotr Fafiński, ten, który ma już na swoim koncie jedno przyłożenie w tym meczu. Mam wrażenie, że tą rzeczą, która przemawia dzisiaj na stronę defensywy łuczników, jest dynamika tej drugiej linii. Linebackerzy naprawdę na dużych obrotach dzisiaj pracują nam w szerz boiska, wyganiając rozgrywającego, a to w prawo, a to w lewo, i nie dając mu znaleźć pozytywnych zysków yardowych. Jeden z zawodników ofensywy próbował podcinać, czyli tripping, i odrzucają tą karę, bo wolą zaliczyć dużą minusowy yard i spalenie próby. No decyzja była oczywista i po raz kolejny dobrą z nich podnoszą
trenerzy Archers. Utrudniają sobie na razie jak mogą życie zawodnicy Rebels. Znów piłka w rękach rozgrywającego szybkiego podania. Korkuć łapie piłkę, wypychany od razu po złapaniu tej piłki przez Dawida Magrina. Ale dobrze teraz Korkuć popatrzył na piłkę do końca. Złapał ją fantastycznie przodem do pola boiska. I teraz naprawdę mogła ta akcja ze strony Bejleja i Korkucia podobać się tym, którzy oglądają to dzisiejsze widowisko. Szybko meldują się teraz w około 30-27 yardzie boiska. Pierwsza próba dla Rebels. I czy napędzą się teraz rebelianci? Akcja biegowa teraz z gracza z numerem 34. 3 yardy może udało mu się w tej próbie wyrwać. I kolejna próba biegiem, choć też nie jest to tak efektywne i tak efektowne jak w wykonaniu Archers, jak na razie po stronie Rebels. Tak naprawdę jedną jasną postacią w ofensywie jest skrzydłowy z numerem 14, który właśnie jest najczęściej chyba adresatem podań i wywiązuje się z swojej pracy najlepiej w ofensywie Rebels. W rękach rozgrywającego będzie szukał podania do boku, musi uciekać, bo tam cofali zawodnicy. Jakby się na niego wziął, ale Bailey prosto w murawę, żeby tylko zatrzymać czas i nie stracić tej trzeciej próby na trzecim yardzie pierwszej tego łańcucha. Ale też warto zauważyć, że z numerem pierwszym na boisku pokazał się Malak, jedna z gwiazd juniorskich rozgrywek w tym sezonie, wystawiony przeciwko temu najgroźniejszemu receiverowi i w drugiej akcji z rzędu nie dał mu znaleźć wolnej przestrzeni. Tak, świetnie może, gra ten dzieciak. Może i junior, ale jakież on ma inteligencję boiskową, jak fantastycznie on czyta grę i teraz za te swoje zasługi w juniorach dostał szansę w seniorach. Korkuć znowu w stronę Bailey, w stronę Korkucia. Też dobrze tam Malak do końca, ale został wyprzedzony przez Korkucia w tej pierwszej fazie biegu. No więc czwarta próba i daleko. Naprawdę z ofensywa Rebels utrudnia sobie dzisiaj cały dzień, jak tylko może nawiązywanie walki z defensywą Archers. Za to łucznicy postanawiają wykorzystać swoją szybkość, swoją dynamikę i uniemożliwić rozchulanie się ofensywie gości. Czwarta próba i naprawdę bardzo ważna próba w kontekście tego dzisiejszego meczu najprawdopodobniej, bo jeszcze jest szansa dla Rebels, ale czy co Bailey zrobi? Dobrze, po raz kolejny wybierają na nim presję, ale teraz z 34 numerem, ależ tam uniknął takla ze strony Fafińskiego. Teraz ten biegacz rebeliantów, bo to powinna być skasowana ta próba i odzyskana seria przez Bydgoszczan, ale naprawdę fantastycznie podwinął mu się tam pod rękawem. No kawał tutaj boiskowego sprytu, defensywny zawodnik Archers poszedł na całość, zabij albo zgiń i tym razem akurat przegrał to starcie, więc znów przedłuża się ofensywa, znów dają sobie tlen i przedłużają swoje szanse, piłka zostaje w rękach rozgrywającego. I Bailey ma tutaj dużo miejsca, ma przed sobą pole przyłożeń, melduje się w nim, jeszcze jest żółta flaga, więc spokojnie, czekamy do końca. Szczerba ewidentnie odmaga się holdingu, uważa, że był nieprawidłowo trzymany i bez tego kontaktu zatrzymałby tutaj ofensywę Rebels, więc zobaczmy, co będzie. A więc mamy przyłożenia rozgrywającego Rebels Bailey'a. To było przewinienie po stronie Archers. Kara oczywiście, że odrzucona i jest przyłożenie dla Rebels, którzy będą próbowali podwyższyć za 2 punkty. ...20-29 w tym momencie. Taki wynik na boisku.
i dwa punkty, które mogą zdecydować o tym, że gra będzie tylko jedno posiadanie, będą Rebels od Etches, ale jednak decydują się na odkop, na kopnięcie na bramkę, ale zły snap, piłkę muszą przykryć teraz rebelianci albo odzyskają Etches i będą walczyć, ale Bailey nie tutaj udział zawodnika z piłką, nie ma szans na to, żeby tu coś więcej się stało, ale nie wiem, czy też nie sportowe zachowanie po stronie rebeliantów i gdzieś tam było troszkę szarpania. Jeden z zawodników Rebels leży na boisku. Tak, leży na boisku, na szczęście gdzieś podnosi się o własnych siłach z numerem 61. To chyba wynik starcia z Kadalem Kingiem, tam gdzieś wytłukło trochę powietrza z płuc i trochę utyka, ale bieg po swoje punkty, tutaj po dwa punkty zawodnik Archers, nie udało się to, ale to sprawia, że Rebels potrzebują dwóch posiadań, by wyrównać bądź prowadzić w tym spotkaniu, to też sprawia, że muszą zacząć ryzykować. Znowuż gwizdki przerwały nam to odkopnięcie, więc timeout jeszcze dla łuczników. Wydaje mi się naprawdę, że jeżeli łucznicy postawią swoją ofensywę na boisku, nie muszą chyba nawet zapunktować, by zamknąć to spotkanie. Bardzo długa seria, może nie zostawić czasu na dwa posiadania. No więc mamy drugie podejście do kopnięcia i zobaczmy. Długie, nie, jednak próba onside kicku, próba przejęcia tej piłki i czy ona będzie udana? Wydaje mi się, że nie. Archers jednak ratują się. Gospodarze tę piłkę mają w rękach, ale tak samo uważają rebelianci, a więc do końca będziemy teraz się zastanawiać, kto jest bardziej przy tej piłce. Wstaje z ziemi z numerem 3, z piłką w ręce zawodnik Archers i wydaje mi się, że to on zabezpieczył tą piłkę. Mateusz Ponneta, tym, który zabezpieczył piłkę i dzięki temu pozostawił ofensywę łuczników na boisku i to oni będą mogli teraz swoją serią spalać czas, grać na czas, żeby w końcu zakończyć to spotkanie na swoją korzyść i nie dać momentu rebeliantom do tego, żeby ten wynik odrobić. Więc zobaczmy, czy ta ofensywa łuczników po prostu weszła na boisko, by zabić mecz, by zbiegać czas zegara, czy będą chcieli jeszcze poszaleć i pójść po punkty tak od razu z jakiejś bomby, ale piłka oddana do zero Merrilla, który biegnie i około 4-5 yardów robi, więc będą teraz chyba szybko zatrzymywać timeoutami zegar. Thank you.
Jednak Rebels jeszcze nie używają swoich czasów, jeszcze nie chcą zatrzymywać zegara, a wydaje się, że ofensywie Łuczników nie będzie się śpieszyło do każdej kolejnej próby. Piłka już w rękach rozgrywającego, szuka krótkiego podania i znowu dużo kontaktu, ale też żółta gdzie flaga. To musi być przewinienie przeciwko Rebels. Znów na rękach Obrębskiego wylądowały dłonie defensywnych zawodników Rebels, zanim on miał piłkę, ale sędziowie odmachali tą flagę, uznali, że ona nie była w zasięgu, nie była do złapania, więc faul nie miał jakby wpływu na końcowy rezultat akcji, więc będziemy mieli trzecią próbę i cały czas 6 yardów przed ofensywą Łuczników. Piłka w rękach rozgrywającego, on szuka środkiem miejsca, ale go tam nie znajdzie. Będzie czwarta próba i cały czas około 6 yardów przed Łucznikami. I szansa dla Rebels, żeby tutaj posłać ofensywę Łuczników za linię boczną, wezwać swoją ofensywę z Bejlejem na czele, żeby ci odrabiali straty. Czwarta próba, połowa dystansu, a będą grać Łucznicy. Cały czas płynie, nie zatrzymali go rebelianci. Willingham do Witkowskiego, blisko tam znów Young, pewnie zadrżało mu przez chwilę w sercu, czy nie trzecie przechwyt z jego strony. Wydaje się, że gdyby trzecią piłkę zgarnął Young, byłby najczęściej wybieranym receiverem rozgrywającego, bo naprawdę to, te piłki grane przeciwko niemu są bardzo niebezpieczne. Nie udaje się Łucznikom zdobyć pierwszej próby, więc znów to Rebels meldują swoją ofensywę, więc znów to defensywa Archers musi trzymać jak najdłużej, jak najwolniej pozwalać przemieszczać się po boisku Rebels. Piłka w rękach rozgrywającego zostaje, on będzie szukał drugiego podania do środka boiska. I łapie Bałdes piłkę, jest pierwsza próba i więcej, powstrzymywane na 27 yardzie. Czas cały czas biegnie, chyba że zatrzymają go trenerzy Rebels. Benjamin Bowdys z numerem 45 teraz zdobył tę pierwszą próbę. Otrzymuje w grze cały czas Silesię. Szybki teraz seria pozwoli im naprawdę myśleć jeszcze o wygranej, ale to trzeba wybiegać. Teraz dobry bieg biegacza Rebels. Pierwszej próby nie wiem, czy nie będzie, bo naprawdę bardzo blisko znacznika, ale chyba yard pół dosłownie zabraknie. A do tego on szukał od razu linii bocznej, by zatrzymywać tutaj. Ale będzie pierwsza próba i już to sędziowie wskazują. Przesuwa się znacznik, jest około 22 yard przed polem. Jeszcze nie red zone, ale bardzo blisko teraz po stronie Rebels. Czas oczywiście zatrzymany, kiedy biegacz wyszedł poza linię boczną. Bailey jest spokojny, jakby tu nie miał nerwów, jakby mu to ciśnienie nie skakało. Ciekawe, co się teraz dzieje w jego głowie, a teraz biegnie, sam wziął sprawy w swoje ręce, jest pierwsza próba, chyba tak. Jeszcze tam w boisku, jeszcze próbuje wyrwać się do położenia, ależ akcja Bailey'a, co on teraz zrobił? Coś z niczego, przyłożenie Bailey'a. Co on teraz zrobił? Co zrobili Łucznicy? Jak to się stało, że rozgrywający Rebels nie znalazł się za linię boczną?
26 do 29, więc bardzo ważne podwyższenie, które może sprawić, że ewentualnie kopnięcie da remis. Rebels muszą to zatrzymać, Łucznicy, i przypuszczalnie bronić się przed kolejnym outside kickiem. Tutaj naprawdę tak, tutaj przy tym podwyższeniu za jeden, jedno kopnięcie field goal mógłby dać im wygraną, może być może na pewno prowadzenie, ale zagrają za dwa punkty. Teraz szybko muszą się tutaj przeorganizować, ale przerywają akcję sędziowie. Pięć yardów kary, 12 zawodników na boisku po stronie Rebelsa, więc sami złapali się tutaj w zasadzkę. No i Bailey teraz szuka tam miejsca, łapie piłkę Bowdus, Benjamin Bowdus z piłką w rękach, a więc dwa punkciki dodatkowe na koncie Rebels. 28 do 29, jeden punkt przewagi mają bydgoszczanie, a mieli tutaj dwa posiadania przewagi, roztrwonili to szybkimi seriami Silesia Rebels, naprawdę szykują nam się ogromne emocje w końcówce tego meczu. I minuta 50 do końca, więc chyba na najważniejsze serie przed nami. No przypuszczam, że to będzie onside kick i próba odzyskania tej piłki od razu, więc ten, kto ją przykryje, może przypadkiem zamknąć nam to spotkanie. Teraz pytanie, kto wytrzyma to nerwy? Pamiętajmy, Dustin Willingham już ma dwa przechwyty na swoim koncie, więc mocna, duża presja będzie teraz na nim ciążyć. Niby rozgrywający ostatnio stalowych nerwach, który wie, czego chce, ale teraz, żeby też i jego koledzy mu pomogli. Każdy musi utrzymać koncentrację, pomimo tego, że na pewno adrenalina teraz podskoczyła wszystkim zawodnikom, którzy znajdują się na boisku. Mamy krótsze odkopnięcie. Kadel King nie łapie tej piłki, ale ostatecznie ją chyba przykrywa, ależ blisko teraz byli bydgoszczanie kolejnego błędu. Jak emocje potrafią wpłynąć nawet na takich zawodników jak King. Ktoś, kto jest awizowany jako gwiazda ligi, w tej sytuacji czuł, jak ważna jest to piłka, ale staje z nią z murawy, więc będą mieli minutę 50. Archers, jeżeli utrzymają się na boisku tyle czasu, nie dadzą szansy Rebels na zapunktowanie. Wrócili teraz z dalekiej podróży Łucznicy, ale teraz ogromna presja będzie ciążyła po stronie rebeliantów. A jednak powtarzamy, kopnięcie 5 yardów kary, tam przewinienie, a więc jeszcze raz będziemy podchodzić do tego samego zagrania. Nikt nie wie, co tu się dokładnie stało, ale prawda jest taka, że powtarzamy kopnięcie. No to przeżywamy tą próbę nerwów jeszcze raz. Raz się Łucznicy wybronili. Czy zrobią to drugi raz? Na takie emocje chyba tu wszyscy czekali, by dokładnie teraz dłuższe... Dalej... Malach! Łap piłkę! I zbija czas z kara! Ucieka do linii właśnie zdaje wypolowy test z dojrzałości!
akcji. Mnóstwo flag, one były chyba wszystkie już po zakończeniu akcji, więc będą doliczone do jej rezultatu. Ale ten chłopak z jedynką, gwiazda juniorska, zdaje tutaj chyba egzamin z dojrzałości na celujący. Łapie tą piłkę, którą i King miał piorunem utrzymać i ugrywa kolejne sekundy zegara. Więc jeżeli nic się tu nam nie stanie, co każe powtórzyć to kopnięcie po raz trzeci, bardzo blisko będą wygrania Archers. 28-29, są na pewno blisko połowy swojego przeciwnika, więc kilka dobrych biegów, podań, gdzieś przesunięcie się na 30, wewnątrz 30 yarda i można nawet i kopać. To już nawet nie trzeba skończyć z przyłożeniem, ale to trzeba jeszcze wypracować. Nie można popełnić żadnego błędu ani po stronie rozgrywającego, ani po stronie odbierających piłki. No więc spieszymy z wyjaśnieniem. Najpierw blok w plecy po stronie Archers, a później niesportowe zachowanie po zakończeniu akcji Rebels, więc najpierw odmierzone zostanie 10 yardów do tyłu, 15 do przodu, więc około 50 yarda rozpocznie ofensywa Łuczników z misją, by wytrzymać na boisku minutę 30. Jeżeli biorąc pod, uwagę... i zapunktować jeszcze, żeby być spokojniejszym. Bardzo teraz wielka próba, wielki test przed tymi zawodnikami, ale jeśli mają zagrać w fazie pucharowej, to właśnie takie próby nerwów muszą wygrywać. Więc teraz pytanie, czy zdadzą ten test i zameldują się w fazie pucharowej jako wielki wygrany. Merrill teraz z piłką. Ma tam ujście, ma dużo czasu i miejsca. Czy to się skończy przełożeniem? Nie, ale wybiega przy około 25 yardzie. To jest miejsce, z którego Kornel Witkowski mógłby pokusić się o kopnięcie na bramkę, ale zagrają to oczywiście do końca. Mają około minutę 15 pewnie jeszcze tej kwarty, a więc mają czas, dużo czasu na to, żeby zapunktować nawet przyłożeniem. A czas się zatrzymał razem z wybiegnięciem Merrilla poza linię boczną. No to kontynuujemy zabawę w zbijanie zegara i w próbę zapunktowania. Piłka tym razem w rękach Góralskiego, ale za dużo tam miejsca nie miał, więc dosłownie może yard, może dwa. I o czas oczywiście od razu też prosi trener gości, żeby nie dać tutaj czasu na spalenie go przez gospodarzy. Minuta 15 na zegarze, więc jeżeli zdobędą pierwszą próbę, wydaje się, że zakończą to spotkanie po prostu. Druga próba, 7 yardów, minuta 15 na zegarze. To spotkanie będzie musiało być rozstrzygnięte z aptekarską dokładnością. Piłka w rękach rozgrywającego, decyduje się sam na bieg, ma bardzo dobre bloki, ale zatrzymuje czas po około 3-yardowym zysku, idzie ślizgiem. I od razu o czas poprosił też trener Rebels, zatrzymując go. Trzecia próba, będzie około połowa dystansu potrzebna, czyli 5 yardów Łucznikom, ażeby zagrać pierwszą próbę i spalić już czas i to spotkanie doprowadzić do końca. Ale jeszcze Rebels ostatniego słowa nie powiedzieli.
Wydaje się, że już tylko jeden timeout został koordynatorom Rebels, więc muszą go tutaj szanować, bo to może zmienić grę, a też pierwsza próba na pewno dałaby dużo teraz łucznikom. No, praktycznie zamknęłaby ten mecz, jeśli by Rebelsi zatrzymali teraz jeszcze wewnątrz tych 10 yardów, tych 5 pozostałych łucznikom, zatrzymali czas, to jeszcze ofensywa miałaby czas, żeby zagrać kilka piłek i spróbować to spotkanie wygrać, ale co zrobią łucznicy, czy będą... Uda im się zdobyć tę pierwszą próbę, jakże ważną dla nich w kontekście fazy pucharowej Ligi Futbolu Amerykańskiego, tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Dustin Willingham. Piłka w rękach... Merrill zatrzymywany przez Rebels, a więc o czas od razu poproszą teraz koordynatorzy Silesii, o ile go jeszcze mają. Nie mają tego czasu, a więc czas biegnie teraz na korzyść Chargers. Czwarta próba. I już ten czas ucieka. Wydaje się, że to już nic złego Bydgoszczan spotkać nie może, ale naprawdę trzeba czekać do ostatniego gwizdka. To gwizdek zakończy nam spotkanie. Flaga za opóźnianie gry, wydaje mi się, będzie. A mamy też sygnalizację chyba timeoutu w ostatniej chwili. Zobaczymy, co będzie. Prawdopodobnie czekali do ostatniej sekundy na to, żeby wziąć ten czas. Ale nie zdążyli jednak, a więc będzie 5 yardów kary dla Archers. No teraz będą musieli sobie wyjaśnić tam na linii bocznej koordynatorzy, czemu tak się nie stało, gdzie został popełniony błąd w tej komunikacji między sędzią a sztabem trenerskim. Ale to jest nieważne, bo to jest 5 yardów kary dla Archers. A najważniejsze w tym wszystkim, że zegar ruszy na snap. A więc muszą zagrać tę akcję teraz bydgoszczanie i albo zyskają pierwszą próbę, i już to spotkanie wygrają, albo nie zdobędą tej pierwszej próby i rebelianci będą mieli jeszcze czas na to i szansę, żeby to spotkanie wygrać. A więc bardzo ważna próba dla gospodarzy. Dustin Willingham już z piłką w ręce będzie szukał podania do Merrilla. Merrill łapie tę piłkę, ma tam miejsce i jest pierwsza próba. Wyszedł poza linię boczną i tu już łucznikom nic stać się nie może. Jeżeli to na pewno, jeżeli to dało pierwszą próbę, jeżeli tak zespotują piłkę sędziowie, to już kolanko nam zakończy zabawę w tym spotkaniu i Archers będą pewni awansu do fazy playoff. Ale chyba tam sędziowie się dopatrują, że nie ma pierwszej próby. Jakub Krystecki wręcz się wykłóca. Bardzo energicznie teraz zareagował na to, co się stało. Tam lizakiem rzucił jeden z chłopaków na linii bocznej, ale tu chyba pierwszej próby nie będzie. Zbierają się rebelianci w kółeczku. Będą mierzone łańcuchem. A tam się zagotowało, tak jest, to jest próba dla Rebels i teraz to rebelianci mają wszystko w swoich rękach i nogach, a łucznicy będą musieli wybronić to, co będą starali się zagrać rebelianci. Ależ nam się ten mecz układa do końca, do ostatnich sekund będą drżeć gospodarze o wynik spotkania. Ale czy rebeliantów stać na to, żeby zapunktować? No więc, no teraz gramy o wszystko, będą szukali bomby. Będzie szukał tutaj podania do Kurkocia, nie do Bołdysa, ale Bołdys łapie piłkę, nie, to jest przechwyt! To jest chyba przechwyt po stronie łuczników, chyba że piłka dotknęła ziemi. Jak to zauważyli sędziowie, dotknęła ziemi, a więc to jest nieudane podanie i druga próba dla Rebels.
jak na razie 27 Dawid Magren, to on tutaj zagrał świetną, dziękuję bardzo, bardzo świetnie w tej akcji w defensywie, uniemożliwiając kompletne podanie. No i teraz znowu będą szukali podania, ale znów jest presja z linii. Więc chyba uciekał w linię boczną, by zatrzymać zegar, ale tu będą stracone sekundy dla Rebels. To są wygrane sekundy dla Archers. Ale to jest trzecia próba i chyba tylko cztery około yardy do przejścia, tylko jaż. Więc też pod murem będą Silesia Rebelsa. Łucznicy w defensywie będą musieli teraz wykazać się naprawdę ogromną koncentracją, przytomnością umysłu i zdyscyplinowaniem w założeniach taktycznych. A na boisku pozostanie też nam ten młodzik, Kacper Malak, a więc na te najważniejsze sekundy tego sezonu prawdopodobnie Malak może być tym, który uratuje defensywę i Łuczników, ale spójrzmy, zobaczmy, co zagrają. Gavin Campbell tam bardzo energicznie wszystkim tłumaczy, co teraz zaraz się stanie. No i trzecia próba i to Rebels. Będą sekundy na zegarze, bo grają już bez linii defensywnej Łucznicy praktycznie. Piłka źle zesnapowana na ziemi, musi się ratować. Ale ma tam czas Bailey do Younga. Young łapie piłkę, ale ten pozostaje na boisku. I koniec, odwrócona. Bailey jeszcze dalej. Próbują, będzie obalany. Koniec meczu. Wygrana tylko Chargers. Kacper Malak, numer pierwszy. Ten junior kończy na to spotkanie. Mamy flagi. Młodzik, ten, o którym wspominałem przed chwilą, Kacper Malak ratuje Bydgoszcz Chargers, dostał swoją szansę w seniorach i ratuje Łuczników i daje im awans do fazy playoff. Wydaje mi się, że flaga była po akcji, ale teraz wszystko zależy od interpretacji sędziego. Przecież to byłaby choliutka historia. Jeśli flaga byłaby przed, to byłaby szansa na pierwszą próbę i jeszcze jedną próbę dla rebeliantów, ale długo tam muszą się naradzać sędziowie. Wiedzą, jak ważna to jest decyzja. Pytanie, ile czasu zostało na zegarze, bo bardzo długa była ta akcja. Trzykrotnie piłka wędrowała do tyłu. Koniec meczu! Archers wygrywają! Bydgoszcz Chargers! Junior ratuje swoich chłopaków z opresji! I w fazie playoff meldują się Bydgoszczanie w swoim pierwszym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zaciągnęli naprawdę śmietankę futbolowych graczy, między innymi z Gdyni. To im się opłaciło. Ostatnia też zmiana Dustina Willinghama, który zastąpił Luka Zeta Zatę po pierwszym spotkaniu wygranym w Warszawie, ale nieudanym w ofensywie. I ostatecznie to wszystko sprowadza się do tego, że Bydgoszczanie będą mieli okazję w półfinale zagrać o najważniejszy mecz, jaki w futbolu amerykańskim w Polsce mamy, a więc o Polish Bowl. Ale to, ilu ten mecz miał bohaterów po stronie Łuczników, to nieprawdopodobne. I Izydorczyk, który pięknie grał w defensywie, i w ofensywie cały korpus biegaczy, i nawet ten zawodnik z numerem 8, Piotr Rudnicki, który więcej musiał popracować, poobalać. W końcu wchodzi Paneta, zabezpiecza piłkę, a na końcu Malak obala rozgrywającego. Ale też rebelianci, jaki fantastyczny mecz zagrali, wrócili z dalekiej podróży. Naprawdę naprawili stracha. Ostatnia akcja zdecydowała o tym, że przegrali, więc do ostatniej akcji mieli szansę na to, żeby jednak to spotkanie wygrać. Niestety nie wygrali żadnego ze spotkań jeszcze do tej pory, ale naprawdę na takich emocji, jak dali nam rebelianci, jeszcze nikt nie dał w tym roku na tym boisku. Wielkie brawa dla zawodników Rebels, wielkie brawa dla sędziów i dla wszystkich ludzi, którzy pracowali przy tym spotkaniu. Dla was, kibice, i dla Archers Bydgoszcz. Bydgoszcz Archers jadą do Białegostoku na półfinał tuż po zakończeniu sezonu regularnego, a my już wiemy, kto został MVP spotkania.
ten, który zdobył przełożenie po stronie defensywy. Między innymi Piotr Fafiński z Bydgoszcz Etchers. I zapraszamy go po odbiór swojej nagrody tu w kierunku linii bocznej. Jeszcze dziękuję tam kibicom, którym też trzeba podziękować za te dwa spotkania, na których stawili się licznie, dopingowali swoją drużynę. A teraz Piotra Fafińskiego zapraszamy po odbiór nagrody ufundowaną przez New Era Poland i czapkę dla MVP tego spotkania. Piotr Fafiński, jeszcze raz. Numer 49 na tej kocie.